postanowili przenieść chrześcijaństwo na ziemie słowiańskie, ale przynieść je w bardzo specyficzny sposób. Sposób, który możemy nazwać takim kulturowym. To znaczy, żeby swoją misję spełnić, po pierwsze są twórcami alfabetu specjalnego dla Słowian, od świętego Cyryla zwanego Cyrylicą, i poczynili dużo do tego, żeby na język słowiański były przetłumaczone zarówno teksty liturgiczne, jak i Pismo Święte. Oczywiście ten zamiar nie w pełni się udał, bo wiadomo, że trzeba było 1000 lat niemalże czekać, żeby to, co oni proponowali, zostało wprowadzone dopiero po II Soborze Watykańskim, czyli w drugiej połowie XX wieku. No ale oni stworzyli pewien ważny styl. Oczywiście oni nie byli prekursorami, bo w świecie starożytnym funkcjonowały języki tak zwane narodowe, jak my je nazywamy dzisiaj, którymi posługiwano się w kościele, w liturgii, tłumaczono Pismo Święte, kazania wgłoszono w językach narodowych. Niemniej jednak potem ta tradycja szerzej się nie rozwijała i dopiero święci Cyryl i Metody zostali prekursorami tego typu działalności, a więc stworzyć nowe obrzędy, stworzyć nowy język, nowy styl przepowiadania, i stąd my dzisiaj w dziedzinie nie tylko religijnej, ale kulturowej bardzo wiele im zawdzięczamy. Trzeba powiedzieć, że to dotyczy także naszych terenów, bo w żywotach świętych Cyryla i Metodego pojawia się nasza Wiślica. Co prawda uczeni, nie wiem jakim to metodą się posługują i mówią uparcie, że autor tych żywotów się pomylił, bo na pewno chodziło mu o Kraków. No nie jestem tego taki pewny, no ale takie opinie istnieją, więc pokazywałoby to, że ci święci Cyryl i Metody są takimi ważnymi postaciami dla pogranicza. Jeszcze z tych czasów my je możemy nazwać prachrześcijańskimi. Poza tym, jak już wspomniałem, mamy w naszych tradycjach tych świętych, którzy wraz z początkiem chrześcijaństwa się rodzili, ale także wpływy świętych innych, zarówno w czasie ich życia, jak i potem przynoszone na te tereny pogranicza święci, którzy łączyli różne tradycje. Na te tematy warto przeczytać, to jest nieduży dokument, właśnie encyklikę papieża Jana Pawła II, zatytułowaną z języka łacińskiego Slavorum Apostoli, Apostołowie Słowian, z 2 czerwca 1985 roku, gdzie te problemy zostały ładnie zarysowane, o których tutaj mówię, pokazuje znaczenie tego słowiańskiego ramienia, słowiańskiej tradycji w ramach całego Kościoła, zwłaszcza Kościoła rzymskiego. W tym miejscu jeszcze tylko jedno uzupełnienie, takie nawiązujące trochę do tytułu naszego spotkania, które wydaje mi się ważne, żebyśmy sobie sprecyzowali. Nie będziemy zmieniać nomenklatury, ale warto o tym pamiętać. W tytule występuje, ja tego nie modyfikowałem, bo to jest ogólnie przyjęte, więc my się posługujemy słowo sanktuarium. Jako słowo wyznaczające jakieś szczególne miejsce, w którym oddajemy cześć Chrystusowi, Matce Bożej i oczywiście wielu świętym. Przy czym trzeba pamiętać, że to słowo sanktuarium, dzisiaj dość szeroko przyjęte, jest słowem, które do języka teologicznego i prawnego w takim znaczeniu, jak my je dzisiaj rozumiemy,
Ono weszło dopiero tak naprawdę gdzieś tam w latach 50. Pierwsze użycie tego słowa to jest w tak zwanych paktach lateraneńskich, a więc umowie między państwem włoskim a stolicą apostolską w okresie międzywojennym. Papież Pius XI i Mussolini takiego aktu dokonali, porządkując relacje państwo-kościół na terenie Włoch. I tam pojawia się pojęcie sanktuarium. Natomiast wcześniej używano na ogół określenia miejsca święte, co oznaczało ni mniej, ni więcej, tylko jakieś miejsce szczególne, a więc bardzo często miejsce, gdzie znajdowały się groby świętych, ewentualnie gdzie znajdowały się ich relikwie, którym oddawano szczególną cześć. Czy też no, znajdowały się choćby jakieś figury, statuły, czy też obrazy święte. I w związku z tym to jest taka specyfika. Natomiast w języku wcześniejszym także było słowo sanktuarium z łacińskiego, ono wywodzi się oczywiście z Biblii. To znaczy, to był synonim tyle, co w naszym języku dzisiaj mówimy kościół w znaczeniu świątynia, czyli sanktuarium to dokładnie świątynia, czyli każdy kościół w tamtym czasie, o którym mówimy, to stanowił sanktuarium w dzisiejszym języku, natomiast taka specyfika to jest miejsce święte. Przejdźmy do tych rozmaitych świętych. Ja odnoszę się oczywiście do tych, których należących do najstarszej tradycji tego pogranicza, dlatego, że nie chodzi o to, żeby przypomnieć wszystkich i zrobić jakąś taką indeks nazwisk, tylko żeby pokazać pewne problemy, które potem mają swoją kontynuację. A więc ja odnoszę się właściwie od tego, co jest między wiekiem X a XIII, XIV, bo do dzisiaj tych śladów tej wspólnoty świętych na pograniczach widać najwięcej. Później to się trochę rozdzieliło z powodów zwłaszcza reformacji, rozbicia kościoła, także ruchów zjednoczeniowych, już pojawia się kwestia prawosławia, pojawia się kwestia zjednoczenia, unitów. To są kwestie późniejsze, które znowu wyznaczają pewien nowy etap w życiu kościoła. Na początek może zwróćmy taką uwagę na taką rzecz, że często mówiąc o początkach chrześcijaństwa w Polsce, czy w krajach słowiańskich, czy to będzie właśnie to nasze pogranicze polsko-węgiersko-ruskie, mówi się, że i w niejednym podręczniku można znaleźć takie określenie, że wieki IX, X to były takie wieki ciemne w historii Kościoła, zresztą także w całej historii politycznej Europy takie miano się stosuje. Oczywiście trzeba powiedzieć, że to jest takie skrajnie poważne uproszczenie, które nic nie mówi, jak zresztą myślę, że da się to pokazać i na to warto zwrócić uwagę, że my mamy w tym okresie bardzo prężną działalność. Ja zawsze studentom to mówię tak, że żeby uważać z tymi określeniami wieki ciemne, dlatego że jak popatrzymy na ten wiek, wiek IX i X, to widzimy, że wtedy zewangelizowano olbrzymią część Europy. No jak mogłoby się coś takiego dokonać, gdyby to były takie rzeczywiście wieki ciemne? Wystarczy wspomnieć świętych Cyryla i Metodego, którzy mieli wizję metody ewangelizacyjnej taka, jak dopiero pojawi się w wieku XX tak naprawdę i zostanie przyjęta. Otóż jaka jest specyfika tego wieku X? Od tego zacznijmy tutaj na naszych terenach tego pogranicza polsko-węgierskiego i także częściowo ruskiego. W sensie Rusi, która stanowiła pewien element odrębny, ale bardzo wpływowy zaraz.
Więc cechą charakterystyczną tych początków chrześcijaństwa na tych terenach, na tym naszym pograniczu, to jest to, że jest on związany bardzo mocno z tradycją eremitów, czyli pustelników, którzy poznawszy chrześcijaństwo, wybierają życie ascetyczne, samotne i prowadzą ożywioną działalność taką pustelniczą, w znaczeniu oczywiście bardzo szerokim, bo nas może to zaskakiwać, ale ci pustelnicy to wcale nie siedzieli za wysokim murem i nie mieli kontaktów z ludźmi, tylko żyli w samotności, poświęcając czas na modlitwę, na pracę, na pokutę, ale nie stronili bynajmniej od tego, by oddziaływać na różnych ludzi. I stąd my mamy w tym pierwszym okresie postacie takich świętych, jak świętego Świerada, związanego z Tropiem, diecezji tarnowskiej, ale to jest święty, który jest związany także z dzisiejszą Słowacją, z Nitrą. Wielka ciekawa postać. Dla mnie było osobiście zaskoczeniem, na przykład, bo mnie się wydawało, że o świętym Świeradzie nikt nie wie więcej poza tutaj naszym Tropiem, dość taką małą miejscowością nad jeziorem Rożnowskim. A tu się okazuje, że gdy pojedziemy na Słowację, czy na Węgrzech mniej, ale także w niejednym kościele można spotkać obraz świętego Świerada. Jest to postać, która jest ciągle zachowana w pamięci. I jak patrzymy na przykład na kazania z okresu średniowiecza, odniesień do świętego Świerada, potem do jego ucznia świętego Benedykta, którego wspominam, jest bardzo, bardzo wiele. To byli święci, których działanie łączyło tereny południowej Polski, dzisiejszej Słowacji i Węgier, więc to byli tacy święci w dzisiejszych kategoriach, mówiąc międzynarodowi. Oczywiście oni mieli wyrastali z tradycji zakonnej, która potem ich, że tak powiem, nobilitowała i kształtowała właśnie odniesienie do nich w tej codziennej religijności. Żeby tę kwestię, warto wspomnieć, że w naszej tradycji tutaj polskiej, diecezji tarnowskiej, no mamy szerokie odniesienie do innych benedyktów z tamtego czasu, przepraszam, do innych pustelników, eremitów z tamtego czasu, jak na przykład do świętego Urbana, to jest tradycja, która łączy go z Iwkową, to jest tradycja świętego Justa czy Jodoka, to było imię zamiennie stosowane w Polsce jeszcze w XVI czy XVII wieku, Just, Jodok. Mamy koło tego górę świętego Justa, gdzie jest poświęcone mu miejsce. Ale także tradycja ta słowacka, czy tradycja węgierska ma także swoich pustelników, którzy uchodzą za ważne postacie ewangelizatorów tych terenów. I bardzo często tych świętych pustelników pokazuje się razem. Często występują na jednym obrazie, nawet w niektórych kościołach. W Tropiu można widzieć właśnie świętego Świerada i świętego Benedykta, ale także wiele innych postaci. Kto by chciał to zobaczyć jeszcze,
takim miejscem, gdzie można to dostrzec ten związek. Wystarczy na Jasnej Górze iść do zakrystii i tam są piękne ich przedstawienia. Więc mamy tę tradycję eremicką, która wyraża się także w tym, że taką pamięcią, może nie kultem, ale pamięcią otaczane są miejsca, które są z tymi postaciami związane. No mamy w Tropiu świętego Świerada, zresztą pierwotnie tak ta miejscowość się nazywała Święty Świerad. Mamy miejsca na Słowacji, które wspominają swoich świętych. Najczęściej są to święci mało znani, dlatego ja tu podkreśliłem, że trzeba patrzeć na to w perspektywie takiego ruchu eremickiego, który na tych terenach tych trzech krajów, czy tych trzech terenów, tych trzech obszarów występuje. Z tego ruchu eremickiego, tego pierwotnego, a więc tych świętych Świerada, Benedykta, Urbana, Justa, jakkolwiek my nie o wszystkich potrafimy dużo powiedzieć, na Węgrzech narodził się osobny zakon, który jest nam bliski, a mianowicie dzisiaj nazywany zakonem Paulinów. Natomiast on powstał na Węgrzech, w Ostrzychomiu i to jest zakon świętego Pawła pierwszego pustelnika. Postać związana ze starożytnością chrześcijańską, z wiekiem III, IV. I do niego odwołał się błogosławiony Eusebiusz z Ostrzychomia, który żyjący w latach 1200-1270, który dał początek właśnie takiemu życiu eremickiemu, ale już także związanemu z wspólnotą, z którego wywodzą się nasi dzisiejsi Paulini, stamtąd z Ostrzychomia, z Węgier, trafili na Jasną Górę. Więc widzimy, że ten ruch w różną stronę był. Jedne rzeczy przychodziły z południa na północ, z Węgier do Polski, z Polski Święty Świerad idzie na Węgry, do Nitry. A więc ta wymiana kulturowa była i religijna była bardzo, bardzo znacząca. 3-4 lata temu obchodzono rocznicę właśnie błogosławionego Eusebiusza z Ostrzychomia, patrona zakonu Paulinów. O tyle jest to ciekawe, że klasztory Paulinów z tą postacią znowu można spotkać na Węgrzech, na dzisiejszej Słowacji, zwłaszcza na Spiszu, gdzie kilka klasztorów i parafii prowadzonych przez Paulinów było. Więc to jest taka postać bardzo znacząca. Znowu nie wiemy o niej bardzo dużo, ale to, co wiemy, pokazuje nam właśnie te związki, że to pogranicze miało pewną swoją własną także fizjonomię. Do tych, żeby przynajmniej częściowo nawiązać jeszcze, że ta tradycja nie była autonomiczna, tylko miała szersze oddziaływanie, warto pamiętać, że w tym czasie we Włoszech działa święty Romuald z Ravenny, który tworzy ten ruch taki eremicki, bardzo ciekawy, z którego potem wyszło mamy pierwszych polskich męczenników zwanych pięcioma braćmi polskimi, chociaż trzech z nich to byli Italczycy, dwóch było Polaków, no ale ponieważ ponieśli śmierć męczeńską już na terenach polskich, nazywamy ich pięcioma braci polskimi. I znowu tradycja, która przyszła z Włoch, to była ta tradycja też taka mocno łącząca życie eremickie, życie pustelnicze z takim zapałem ewangelizacyjnym, misyjnym, łącznie z pragnieniem męczeństwa
dla Chrystusa jako taką celem, który stawiali sobie ci męczennicy. Niektórym się udało ponieść męczeństwo, innym nie, ale ciekawą rzeczą jest, że można ich spotkać, kult tych polskich pięciu braci, w różnych miejscach, na przykład sam widziałem ich na Spiszu, pojawiają się w kościołach, a już takim miejscem, o którym jeszcze wspomnę, bardzo ważnym jest Czerwony Klasztor w Pieninach, w którym przez długi czas byli bardzo otaczani dużą czcią. Niestety kasaty, likwidacja klasztorów pod koniec XVIII wieku dokonana przez władze austriackie, przez ówczesnych cesarzy, likwidacja zwłaszcza tych zakonów, które były społecznie nieużyteczne, no doprowadziła, że te tradycje zostały trochę pogrzebane i to, co możemy dzisiaj obserwować, no to są pewne elementy szczątkowe, które mimo 200 lat, ponad 200 lat od tego czasu, które upłynęły, no ciągle nam o tym przypominają. Zachęcam do odwiedzenia właśnie Czerwonego Klasztoru, który był przez długi czas. To był klasztor, w którym najpierw do czasu reformacji przebywali Kartuzi. To zakon założony przez świętego Brunona z Kolonii, mający swoją główną siedzibę dzisiaj we Francji, w Grand Chartreuse koło Grenoble, ale także na południu Włoch, w Kalabrii. No i ich klasztory istniały także w Polsce i tutaj najbliższy nam był bardzo ważny klasztor, ten czerwony, tak zwany Czerwony Klasztor w Pieninach. Jak ktoś będzie w Szawnicy, to można sobie spacer tam urządzić, bardzo ładne dojście jest. I klasztor ten spełniał taką rolę właśnie łącznika między tradycją, między Polską a Węgrami. Wiele podróży takich duchowych, kościelnych z południa na północ i z północ na południe tam miało swoje miejsce, w którym się zatrzymywali różni wędrowcy. I stąd to jest klasztor, który odegrał taką ważną rolę, ale także służył temu, że pewne kulty świętych czy inne formy pobożności z południa przechodziły na północ, czyli do Polski, a z Polski szły na południe. I zwłaszcza to było widać choćby w tym, że ci Kartuzi z Czerwonego Klasztoru utrzymywali kontakty z klaryskami w Starym Sączu. Wydaje mi się, że w tym miejscu warto wspomnieć oczywiście jeszcze postać świętego Wojciecha, bardzo ciekawą postać, bo my go najczęściej łączymy z Polską, bo oczywiście tutaj znalazł taką przystań, jakkolwiek to jest taka postać bardzo uniwersalna dzisiaj z tego powodu, że miejsca jego działalności to były najpierw Czechy, skąd został wyrzucony. Potem miejscem jego działalności była trochę Italia, gdzie przebywał w klasztorze w Rzymie, w klasztorze świętego Bonifacego na Aventynie. Przez jakiś na południu od Rzymu na Monte Cassino. Potem wrócił i między innymi później działał także w Polsce i poniósł śmierć w Prusach. A więc jest to święty, który łączy tak naprawdę trzy narody, Czechów,
Węgrów, Słowaków oczywiście i Polaków. Aż dziw bierze, że ten człowiek, który przeżył 42 lata, tylko zdołał taki wielki wpływ wywrzeć. Trzeba pamiętać, myślę, że na to warto zwrócić uwagę, że była to pod koniec X wieku jedna z najbardziej prestiżowych postaci w kościele, nie tylko na tych terenach, o których wspomniałem, czyli Czechy, Węgry, Polska, ale także Rzym, także Italia, także księstwa germańskie, więc to jest bardzo znacząca postać, która do dzisiaj łączy te, na tym pograniczu jest wypisana bardzo głęboko, łącznie z tym, że tak jak w Polsce, zarówno na Słowacji, na Węgrzech, w Czechach można znaleźć wiele miejsc, które pokazują, że przebywał tam święty Wojciech. No nie wydaje mi się to wszystko możliwe tak z fizycznego punktu widzenia, ale jest to bardzo ciekawa postać. Czasami trochę ironicznie mówię, że gdyby święty Wojciech tak szedł do Prus, jak pokazuje się wszystkie miejsca, w których miał być w tej drodze do Prus, to na pewno by męczeństwa nie poniósł, bo by nigdy tam nie doszedł. Przynajmniej ktoś to robił takie badania i znalazł, że pokazuje się jego ślady pobytu w najróżniejszych ponad 90 miejscach, które do dzisiaj noszą pamiątkę pobytu tam świętego Wojciecha w drodze do Prus, w miejscach, które z Prusami, z drogą do Prus nie miały nic wspólnego. A więc w tej naszej tradycji tych miejsc świętych, kościołów, miejsc kultu, mamy bardzo szeroko obecną tą tradycję właśnie pustelniczą, eremicką. To jest ta pierwsza tradycja, którą warto widzieć. Druga tradycja, bardzo szeroka i specyficzna na naszych terenach, na tym pograniczu, to jest ta tradycja, którą nazywa się czasami tradycją świętości królewskiej. Z tego powodu, że w okresie średniowiecza, tego, o którym mówimy, czyli od X do XIII, do XIV wieku, na terenie Europy mamy wielu władców, którzy zasłynęli świętością. Władców w sensie królów, także książąt. To była taka epoka bardzo wysoka, arystokratyczna, gdzie świętość była widziana po prostu jako zasada życia duchowego, także sprawowania władzy, także spełniania pewnych obowiązków społecznych, które tu się pojawiają, które mamy zapisane w naszej tradycji. I znowu możemy wyjść od tego, że w tej naszej tradycji ta świętość królewska obejmuje i łączy wiele, wiele postaci i wiele miejsc, które mają taki pewien nurt wspólny. Na początek trzeba wspomnieć, że i tutaj taki ukłon w stronę tej tradycji bizantyjskiej, gdzie właśnie mamy czczonych, co widać będzie niemalże w każdym kościele już na obrządku wschodniego, czy to będą prawosławne dzisiaj, czy grekokatolickie, niemalże to jest sztandarowy element wyposażenia czy ikonografii każdego kościoła, a mianowicie przedstawienie książąt świętej Olgi i świętego Włodzimierza. Ci, którzy uchodzą, słusznie oczywiście, za tych, którzy doprowadzili do
tego, że chrześcijaństwo weszło na tereny Rusi, a z Rusi przeniosło się także trochę na zachód. Także my jesteśmy dziedzicami tej tradycji na południu naszym polskim, diecezja przemyska, rzeszowska, tarnowska, troszkę krakowskiej. Gdy wejdziemy do kościołów, czy to grekokatolickich, czy wschodnich, podobnie jest na Słowacji, podobnie jest na dzisiejszej Słowacji, no to w każdym kościele znajdziemy postać księżnej Olgi, nazywanej także mądrą, czy nosi taki tytuł w języku rosyjskim oczywiście, ale przetłumaczyć możemy jako jest równa apostołom. Taki przydomek nosi. Nie jest to ewenement z tego powodu, że bardzo często tym władcom, którzy przyczynili się do chrystianizacji jakichś terenów, nadawano właśnie taki tytuł, przyrównywano ich do apostołów, stąd nosi Olga tytuł także przy imię równej apostołom. To nie jest kwestia średniowieczna, jeszcze nie święty, chociaż jego następca jest ogłoszony błogosławionym, jeszcze cesarz Franciszek Józef nosił tytuł jego apostolska mość, jako ten protektor kościoła, więc te tytuły, one są znane, ale Oldze, świętej Oldze przysługuje w taki sposób, także jak wejdziemy do kościoła wschodniego, to bardzo często możemy widzieć właśnie ten tytuł, który jest jej nadany, zapisany, czy to będzie w języku, najczęściej w języku starocerkiewnosłowiańskim, czy też w języku ukraińskim, czy w języku rosyjskim. I druga postać już jeszcze bardziej znacząca niż Olga, chociaż ona stworzyła taki dobry klimat dla chrześcijaństwa, jest książę Włodzimierz. Tu tylko jego datę, żebyśmy wiedzieli mniej więcej ten okres 958-1015. Więc w tym okresie mamy ich działalność i łączą oni, ta dwójka świętych łączy wiele, wiele tych tradycji naszych pograniczy, czy naszego pogranicza. Jak już wspomniałem Państwu, oprócz tych świętych lokalnych, czyli wyrastających na pograniczu, mamy także świętych, którzy w tym samym nurcie właśnie tej świętości książęcej, takiej arystokratycznej, byli promowani czy wprowadzani do kultu. Tutaj warto wspomnieć o jednym świętym, którego można znaleźć w wielu kościołach właśnie na naszym pograniczu, także w kościołach łacińskich, w obrządku łacińskim, grekokatolickich, prawosławnych. Zresztą nie tylko na tym naszym pograniczu, to jest postać świętego Onufrego. Jak tradycja głosi, był to właśnie książę perski, który podjął życie pustelnicze i w tym nurcie takim arystokratycznym jego kult bardzo dobrze się przyjął. Także łączy on znowu te narody czy Czechów, tak, Słowaków, Węgrów, Polaków. Najsłynniejsze w Polsce sanktuarium świętego Onufrego znajduje się na Podlasiu w Jabłecznej, ale jest jego postać także nieraz można znaleźć w kościołach łacińskich, na przykład u nas takim miejscem, gdzie jest piękny obraz o nieznanym pochodzeniu, ale znajduje się w kościele w Czarnym Potoku, gdzie mamy piękne przedstawienie świętego Onufrego. A więc postać pustelnika, księcia,
gdzieś tam z dalekiej Persji, który przychodzi na nasze tereny i znowu staje się takim miejscem czy postacią wspólną dla wielu tradycji. Jeśli chodzi o tę linię świętości królewskiej, trzeba powiedzieć, że ona jest bardzo mocno rozwinięta na Węgrzech. To jest pewien ewenement, można by powiedzieć, taki, który wyznacza początek tego kraju. A więc mamy trzech świętych władców. Mamy świętego Stefana, żyjącego w latach 969-1038. Jego syna, świętego Emeryka, który umarł w 1031 roku. Mamy postać świętego Władysława, króla Węgier w latach 1140-1115. Do tej tradycji Węgrzy bardzo mocno się odwołują. Przy czym znowu trzeba pamiętać, że to byli święci, których kościoły bardzo często możemy znaleźć na dzisiejszej Słowacji, no bo to było przecież Królestwo Węgierskie. W Polsce także możemy go znaleźć, chociaż w mniejszym zakresie, takim kościołem właściwie jedynym w Polsce, który jest poświęcony świętemu Władysławowi Węgierskiemu, jest kościół w Szydłowie, zresztą bardzo, bardzo piękny. Specjalna kaplica ilustrująca życie świętego Władysława Króla jest obecna w klasztorze Kamedułów na Bielanach, na krakowskich Bielanach. Więc znowu mamy postać taką bardzo znaczącą. Ona kiedyś była bardziej wpływowa w Polsce, ale warto pamiętać o tym, że imię Władysław polskie będzie pewnym przejawem tegoż kultu, tej tradycji od Laszlo węgierskiego, pokazujące tą łączność z tradycją węgierską, łączącą właśnie w taki sposób poprzez imię te wzajemne związki na pograniczu. Kanonizacji to jest taki bardzo ciekawy element, warty może pamiętania, zauważenia, że kanonizacji świętego Stefana i świętego Emeryka, czyli syna jego, dokonał papież Grzegorz VII w jednym obrzędzie kanonizacyjnym w 1083 roku. A więc element tej świętości królewskiej węgierskiej, który odgrywa tutaj na naszym pograniczu bardzo dużą rolę. Spośród tych władców można wspomnieć także jeszcze, to już jest trochę dalej, ale oddziaływanie jest zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech, postać świętego Wacława, króla czeskiego, katedra nasza na Wawelu nosi imię właśnie świętych Stanisława i Wacława. Podobne kościoły pod wezwaniem świętego Wacława można znaleźć na dzisiejszej Słowacji, czy na Węgrzech także się znajdują właśnie w tym nurcie takich więzi dynastycznych przechodzących przez świętość. Co prawda to nie jest ta linia świętości królewskiej, ale w tym miejscu wydaje mi się, że warto wspomnieć postać właśnie świętego Stanisława biskupa, postać z XI wieku, żyjący w latach 1035-40, data urodzin nie jest pewna, i poniósł śmierć męczeńską w 1079 roku. O tyle może warto to wspomnieć, że oczywiście postać świętego Stanisława jest ważna i znana, i jego miejsca kultu
oczywiście są nie tylko w Polsce, ale są także na Słowacji czy na dzisiejszych Węgrzech. Są poświęcone mu kaplice, on zawsze jest przedstawiany, no bo te wpływy były wzajemne, bardzo mocne, to pogranicze bardzo się wymieniało swoimi tradycjami, ale my często to się pomija, bo jest ten antagonizm, że no, król Bolesław Śmiały dokonuje mordu na świętym Stanisławie, natomiast może warto pamiętać i czasami to się pojawia, co może budzić zaskoczenie, że król Bolesław Śmiały także był czczony bardzo długo jako święty. Mimo tego mordu na biskupie Stanisławie, którego dokonał, były te tradycje lokalne ze względu na pokutę, którą podjął. A więc jako pokutnik, ten, który umiał żałować za swoją zbrodnię, za swój grzech, tak żeby uchodził za świętego. Oczywiście nigdy kanonizacji nie było, procesu beatyfikacyjnego nie prowadzono, ale postać świętego, przepraszam, króla Bolesława Śmiałego, tej konfrontacji z biskupem Stanisławem, no, przyczyniła się do tego, że zarówno jeden, jak i drugi też ze względu właśnie jako święty pokutnik już, zwłaszcza na Węgrzech to było, to udało mi się znaleźć miejsca, gdzie taka tradycja też istniała, bo w Polsce ona oczywiście istniała jeszcze do XVII, XVIII wieku. A więc mamy tutaj taką linię świętości królewskiej, która bardzo mocno oddziałuje i wpisała się właśnie w tą tradycję religijną, hagiograficzną pogranicza. Myślę, że ten wątek bardzo, bardzo warto mieć na uwadze, z tego powodu, że to była tradycja, która potem wywarła duży wpływ na pewne tradycje także polityczne, relacje między państwem a kościołem, te relacje, które dzisiaj może czasami się nie rozumie, one mają swoją daleką genezę właśnie w tej tradycji świętości królewskiej, pokazującej między innymi, że w dziedzinie doktryny, w dziedzinie obyczaju król nie jest władcą absolutnym, nie może decydować o wszystkim, tylko podlega nie kościołowi oczywiście, tylko podlega Bogu. Proszę zwrócić uwagę, że te tradycje tej świętości królewskiej, one między innymi przyczyniły się do tego, że kraje Europy, tego naszego pogranicza, czy Polska, czy Czechy, chociaż tam sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana z powodu husytyzmu, ale czy Węgry, czy potem na południe, jeśli idziemy, Bułgaria, Rumunia, także inne jeszcze kraje, nigdy nie doświadczyły, nie doznały tego, czym jest władza absolutna. Śmierć zwłaszcza świętego Stanisława w tym swoim wymiarze politycznym no zawsze służyła podkreśleniu tego, że także król podlega prawu Bożemu. I w Polsce nigdy nie godzono się na absolutystyczne interpretowanie władzy królewskiej, ponieważ no, w pamięci zawsze była postać świętego Stanisława, który właśnie wystąpił w obronie prawa Bożego i pokazując, że zarówno biskup, jak i książę, jak i król podlegają temu samemu prawu. Mnie osobiście bardzo podoba się to stwierdzenie Adama Mickiewicza, gdy w czasie wykładów w Lozannie podkreśla, że święty Stanisław stał się jakby pierwszą polską konstytucją.
My najczęściej mówimy właśnie pierwsza konstytucja, no to oczywiście jako akt prawny jest konstytucja 3 maja, natomiast Mickiewicz bardzo pięknie uzasadnił to, że właśnie postać świętego Stanisława poprzez ten wpływ, który wywarła ta jego śmierć na świadomość w Polsce, na tą świadomość polityczną, na tą świadomość religijną, obyczajową, może być prawomocnie uznane jako pierwsza polska konstytucja. I to potem było bardzo znaczące. Podobnie ta tradycja potem przeszła na Węgry, gdzie znalazł się król Bolesław Śmiały i to bardzo szeroko oddziaływało. Świadectwa można znaleźć oczywiście w kazaniach, które są poświęcone świętemu Stanisławowi, zarówno tym kazaniom naszym w Polsce wygłaszanym, jak i także tym zbiorom kazań węgierskich, autorów z tradycji węgierskiej, którzy no, bardzo mocno akcentowali znaczenie takie polityczne tej śmierci. Czasami nawet może bardziej polityczne, jak religijne, bo zdawali sobie sprawę, jak wielka jest ranga tego świadectwa śmierci świętego Stanisława w obronie obyczaju, w obronie prawa Bożego. To samo dotyczy także tej tradycji królów węgierskich, bo w końcu choćby ten testament króla Stefana, który przygotował dla swojego syna, jakim ma być władcą, to była lektura, którą znano w całej Europie. Jan Długosz, gdy wychowywał synów królewskich, jak podaje jedna z tradycji, moim zdaniem bardzo wiarygodna, pokazuje, że wielu rzeczy uczył królewiczów, synów Kazimierza Jagiellończyka właśnie w oparciu choćby o testament taki polityczny króla Stefana, piszącego do swojego syna, jakim władcą ma być. No to jest taki do dnia dzisiejszego można by uznać nawet za kodeks. Dzisiaj wiele się na ten temat mówi, za kodeks taki etyczno-obyczajowy każdego parlamentarzysty. Nic się tam nie zdezaktualizowało. Później trochę nasz ksiądz Piotr Skarga rozwinął to i uzupełnił ten testament na początku żywotów świętych, gdy tę księgę dedykuje królowi. Jako taką ciekawostkę, miejsce zwłaszcza kultu świętego Emeryka, po węgiersku Imre, no to miejscem bardzo ważnym dla nas, też oddziałującym na z trochę dalszej perspektywy, ale na całe te nasze tereny jest Święty Krzyż. Klasztor w Górach Świętokrzyskich na Świętym Krzyżu, Święty Krzyż, dlatego że ta tradycja podpowiada nam, że te relikwie Krzyża Świętego, które tam są czczone do dnia dzisiejszego, są właśnie darem królewicza Emeryka dla tego klasztoru, który tam miał przebywać w tej okolicy, zapędził się i tam stoi u początków, nawet ma stać u początków tego klasztoru benedyktyńskiego, jak dzisiaj mówimy, na Świętym Krzyżu. A więc jest ten taki ciekawy wątek właśnie świętego Emeryka, chociaż jakiegoś osobnego kultu tam nie odbierał, ale zawsze jest wspominany. Tutaj tylko jako ciekawostkę mogę podać, że w czasie wakacji, gdy byłem we Florencji, moje zdumienie, gdy poszedłem do kaplicy tej świętego Wawrzyńca, tam gdzie są groby Medyceuszów, zaraz tam przy wejściu jest taka wielka, ogromna sala, gdzie są wystawione rozmaite relikwiarze. Jakież było moje zdumienie, jak tam jeden bardzo piękny relikwiarz jest właśnie świętego Emeryka, trzymającego w ręku krzyż, właśnie te relikwie krzyża świętego, które miał przekazać właśnie na
do klasztoru na Świętym Krzyżu. A więc widzimy, że do dzisiaj ta tradycja tej świętości królewskiej w jakiś sposób ma swoją ciągłość bardzo daleko. Święty Władysław, Laszlo i Imre, choćby to pokazuje popularność ich imion dzisiaj, zarówno w wersji węgierskiej, słowackiej, także polskiej, no, pokazuje ten głęboki związek, więź, jaka na tych naszym pograniczu występuje i właśnie realizuje się na poziomie poziomie onomastyki, czyli naszych imion. Mówiąc o tych rozmaitych nurtach tradycji, które przechodzą przez nasze pogranicze, rzeczą bardzo ważną jest wspomnieć także tą linię kobiecą, która ma swoją bardzo bogatą wymowę. Jest to tradycja troszkę późniejsza, dlatego że ona rozwija się właściwie od XIII wieku i co ciekawe, dokonuje się to wszystko w bardzo taki dynamiczny sposób. Otóż jest niewątpliwie rzeczą bardzo ważną, gdy patrzymy na okres średniowiecza, które ktoś tam raz głupio powiedział, że to jest okres ciemny, że jest ciemne średniowiecze, że to były wieki ciemne, natomiast potem dopiero przyszły wieki jasne. Natomiast to jest skrajne uproszczenie problemu. Dzisiaj się mówi wiele o problemie kobiety, o kościele, kościół, kobieta i tak dalej. Zapomina się, że właśnie wiek XII w kościele to był wiek bardzo taki kobiecy. W wielu nurtach religijnych, zarówno przede wszystkim na zachodzie, zwłaszcza w Italii, we Francji, rozwija się świętość, którą możemy nazwać czy taką linią kobiecą świętości. Święta Klara, przyjaciółka i towarzyszka i dziedziczka świętego Franciszka z Asyżu, no jest tu postacią bardzo taką emblematyczną. W tym znaczeniu, że to jest pierwsza kobieta, która napisała dla sióstr swoich regułę, czyli sposób życia, tak jak święty Franciszek napisał dla mężczyzn, nową, taką trochę antyfeudalną regułę życia, tak Klara samodzielnie, bez jakichś tam specjalnych ingerencji z zewnątrz, napisała regułę dla kobiet. Jest trochę problem taki historiograficzny, czy ta reguła była wprost zastosowana w życiu zakonnym, czy nie. To jest problem szczegółowy, natomiast ważne jest, że tak jak ta średniowieczna tradycja wieku XII została zdominowana przez uczniów świętego Franciszka, tak linia kobieca, u której początków stoi święta Klara, bardzo szybko objęła całą Europę. Rozwijający się ruch zakonny w tym nurcie bardzo szybko objął całą Europę. I znowu trzeba zauważyć, że właśnie tutaj mamy ten nurt, który ma swoje rozmaite przejawy w rozmaitych świętych kobietach, właśnie tych wywodzących się z naszych terenów, jak i rozwijający się kult
świętych kobiet, które pochodzą z innych terenów, a tutaj zostały po prostu zaadoptowane. A więc mamy świętą Klarę, jej taką pierwszą umiłowaną uczennicą była święta Agnieszka, księżniczka praska, które korespondowały między sobą na temat życia religijnego, życia zakonnego. Mamy postać potem u nas Kingi, co prawda nie kanonizowaną całkiem niedawno, natomiast jej znaczenie i postać i wpływy i uznawanie jej za świętą niemalże od chwili śmierci, to jest to, co łączyło tradycję właśnie pogranicza, choćby z tego powodu, że księżna Kinga no, z zapałem fundowała parafię, wspierała różne ruchy religijne tamtego czasu, nie tylko kobiece, ale męskie, zwłaszcza franciszkanów. Bardzo jej wpływy są znaczące na Spiszu, choćby takim chyba najsłynniejszym miejscem, pewnym symbolem tam nawet, to jest właśnie Podoliniec, gdzie kościół i parafię ufundowała święta Kinga. A więc mamy postać, która od samego początku no, łączy naród węgierski, naród polski, kościół na Węgrzech i kościół w Polsce, zarówno przez swoją działalność, jak i przez swoją także osobistą świętość, która bardzo szybko została uznana. Gdy się analizuje na przykład jej proces beatyfikacyjny, to jednym z argumentów za tym, by ogłosić ją błogosławioną, było to, że błogosławioną jest po prostu nazywana od niepamiętnych czasów i to właśnie nie tylko w klasztorze w Starym Sączu, który założyła, ale w ogóle właśnie na terenach całego pogranicza, taka świętość powszechna, którą była otaczana. Z tej tradycji wywodzi się także święta Elżbieta, na ogół nazywamy ją z Turyngii, niedawno było wspomnienie jej liturgiczne, ale to jest przecież święta wywodząca się z Węgier, księżniczka węgierska, która znowu bardziej może była czczona właśnie na tych terenach, skąd pochodziła, niż w samej, chociaż w Turyngii trzeba powiedzieć, że no do dnia dzisiejszego także uchodzi za postać nietykalną, taką uniwersalną postać wstawienniczą i przykładu, zwłaszcza troski o ubogich. Ale kościoły, które są jej poświęcone, no mamy chociażby w Starym Sączu, mamy kościoły na Słowacji, mamy kościoły na Węgrzech, gdzie święta Elżbieta z Turyngii, czyli święta Elżbieta węgierska jest czczona jako postać bardzo znacząca. I oczywiście, jak wspomniałem, postaciami, które to są te postacie, które z tych terenów się wywodzą. Może tylko taką rzecz warto uwzględnić, że w tym nurcie pierwszego tego ruchu franciszkanizmu kobiecego, u którego podstaw stoi święta Klara, no to też była taka świętość książęco-królewska, dlatego że do klasztorów klarysek, jak my dzisiaj mówimy, kiedyś to były klasztory właśnie franciszkanek, tak je nazywano, bardzo często wstępowały dziewczęta, kobiety z rodów królewskich, książęcych. No w Polsce nawet ktoś ośmielił się sformułować taką tezę, że dynastia Piastów upadła z tego powodu, że
piastówny, zamiast dbać o dynastię, to wstąpiły wszystkie do klasztorów. No coś w tym jest. Tych księżniczek piastównych, zarówno w Polsce, na Węgrzech, także no mamy przedstawicielki Rusi tutaj. No, to było coś, co bardzo znacząco się przyczyniło do tego, że to życie zakonne się rozwijało, bo one także dawały przykład. I w ich klasztorach, znowu to, co wspomniałem, to są święte te rodzime. No, mamy kult wielu świętych, tych, którzy łączyli też te klasztory poprzez założycielki, jak święta Klara, poprzez inne wielkie święte postacie z całej Europy, jak choćby święta Aniela, czy błogosławiona Aniela z Foligno, która także była czczona w wielu kościołach. Można znaleźć jej przedstawienia i w klasztorach, i w kościołach. Równolegle z nurtem franciszkańskim w kościele rozwinął się ruch dominikański, czyli założony przez świętego Dominika. No i tutaj postacią wyjątkową jest święty Jacek od Rowąż, żyjący w latach 1183-1257, który także jest takim świętym spinającym rozmaite tradycje, i znowu pamięć o nim, jego kult łączy niewątpliwie na naszym pograniczu, jest w wielu miejscach widoczny, bo to był święty niezwykle dynamiczny, do końca nawet nie znamy miejsc jego działalności, ponieważ ostatnie 20 lat jego życia jest praktycznie zupełnie owiane tajemnicą. Życiorysy, które mu poświęcono, na ten temat nie mówią, no ale jest to święty działający, począwszy od Krakowa, przez Ruś, także jego wpływy na Węgrzech, jego albo bezpośrednie, albo przez jego uczniów. Jest to rzecz bardzo tajemnicza, no ale jest także nazywany apostołem północy, więc na pewno był w Prusach. No są badacze, którzy udowadniają i pokazują jego wpływy w Danii, w Szwecji, nawet w Norwegii, gdzieś tam bardzo, bardzo wysoko na północy. Więc niewątpliwa postać też taka znacząca, chociaż jakiegoś osobnego miejsca w tamtym czasie, gdzie byłby czczony, nie ma, ale ciekawą rzeczą jest, że jego grób w Krakowie, gdy czytamy jego życiorysy, a potem te opisy rozmaitych cudów, to znajdujemy, że właśnie do niego, do Krakowa pielgrzymują zarówno Polacy, jak i pielgrzymują. Mamy pielgrzymów z Rusi, mamy pielgrzymów z Węgier, co pokazuje, że to jest taki święty, który także może być tutaj łączony. Myślę, że jako ciekawostkę warto wiedzieć, że spośród polskich świętych, tak, do XX wieku, święty Jacek obok świętego Stanisława Kostki to byli dwaj najbardziej znani polscy święci. Ich miejsca czci znajdujemy w Europie, w Azji, w Ameryce Łacińskiej, czyli tam, gdzie byli Dominikanie, do których zakonu należał święty Jacek, czy gdzie byli jezuici. No to jest sztandarowa postać, która się tam pojawia. Więc to są te postacie świętych. I jeszcze na zakończenie myślę, że warto sięgnąć, że mamy tę tradycję taką monastyczną, czyli związaną z benedyktynami, czy ze świętym Benedyktem. I już do nich nawiązaliśmy, bo z tego kręgu wywodzili się święty Świerat, święty Benedykt, jego uczeń. Z tego miejsca, z tą tradycją mamy
związane miejsca, tak jak już wspomniane, Święty Krzyż, czy także Czerwony Klasztor, Nitra, potem będzie Tyniec, ale może warto jeszcze pamiętać o tym, że właśnie w ramach tego zakonu i ich działalności takiej chrystianizacyjnej, ewangelizacyjnej, no propagowali świętych, których dzisiaj może już mniej znamy, czasami mogą nas nawet dziwić, a oni są wpisani w tą pierwotną tradycję. I znowu możemy znaleźć w tych tradycji benedyktyńskiej pewnych świętych, których kościoły, czy ołtarze, czy relikwiarze możemy widzieć bardzo często. No to będzie oczywiście na pierwszym miejscu święty Benedykt z Monte Cassino, pierwszy, któremu oddaje się cześć, ale także w tym kręgu będą tacy dzisiaj mniej znani święci, jak święty Antoni Pustelnik, a więc tradycja ta pustelnicza w kościołach tych benedyktyńskich, w klasztorach zawsze uwzględniany, święty Idzi, postać bardzo ciekawa, związana ze starożytnymi sanktuariami na terenie Europy, Saint-Gilles we Francji. My mamy te związki, święty Prokop, święty Leonard, może temu ostatniemu warto poświęcić chwilę uwagi, bo ta postać pojawia się bardzo często, zarówno w kościołach na terenie południowej Polski, na terenie Słowacji, Węgier. Mamy poświęcone mu ołtarze, poświęcone mu relikwiarze. Jan Długosz wspomina, wpisze w swoich rocznikach właśnie, że takie wielkie, bardzo uczęszczane sanktuarium świętego Leonarda znajdowało się w takiej miejscowości Klecie na południe, do którego, jak świadczy Długosz, przybywali pielgrzymi z całego właśnie tego, co my dzisiaj nazywamy pogranicza, a więc Polacy, Rusini, Węgrzy. No później to sanktuarium upadło. W Brzostku zachował się z tego sanktuarium prawdopodobnie, czy bardzo prawdopodobnie z tego sanktuarium w Kleciu, ołtarz w Brzostku, który jest taką pozostałością tego ciekawego miejsca świętego. Moim zdaniem zachęcam, żeby ten Brzostek odwiedzić, bo to jest takie miejsce święte, najstarsze bodaj w Polsce, które jest związane z tym wiekiem jeszcze XI, gdzie oddawano kult świętemu Leonardowi, jako takiej postaci łączącej znowu to pogranicze. Jeśli byśmy mieli wspomnieć niektóre szczególne miejsca, to ja je już wymieniłem, takie, które w tej pierwotnej tradycji zasługują na szczególną uwagę, to będzie niewątpliwie Nitra, bardzo ważny ośrodek zresztą do dnia dzisiejszego. To będzie Czerwony Klasztor w Pieninach, to będą nasze Tyniec, Święty Krzyż, wspomniane Klecie jako już takie miejsce nieczynne, no ale ciągle pasujące do naszej tradycji. Tej tradycji duchowej bardzo mocno poświadczonej. Myślę tak, nie chciałem tutaj za dużo tych różnych postaci przeładować. Można oczywiście znaleźć jeszcze wiele innych ciekawych postaci świętych, którzy nie znali granic, tylko czczeni byli, po pierwsze działali na całym tym terenie, o którym my mówimy, czyli dzisiejsze Polska, Słowacja, Węgry, Ruś, częściowo Mołdawia.
teren trochę mniej znany czy brany pod uwagę. No więc widzimy pewne takie szerokie bogactwo duchowe świętych, tradycji, czy tego, co oni wnieśli ponad tymi wszystkimi podziałami i różnicami tradycji, o których na początku wspomniałem. Święci są, można tak powiedzieć, uniwersalni w tym znaczeniu, że przekraczają te różnice i kulturowe, i religijne, i duchowe, mentalnościowe, różnice w systemach władzy, relacji, państwo, Kościół jako taki bardzo poważny zwornik. Myślę, że można zupełnie spokojnie od czasu do czasu wybrać się oczywiście do jakiegoś sanktuarium, jak my dzisiaj mówimy, czy do miejsca, z którymi ci święci byli związani. To nie jest tak daleko, warto takie wędrówki podejmować. Dziękuję Państwu za uwagę i myślę, że czemuś to posłuży. Bardzo dziękujemy, księże profesorze. Myślę, że wszyscy z uwagą wysłuchali wykładu księdza profesora. Ja tylko chciałem po prostu podkreślić jeszcze raz, jak ważne jest to, co ksiądz profesor w wykładzie powiedział, że wieki średnie to nie są wieki ciemne. No nie, wieki ciemne, zostało to termin wprowadzony przez myślicieli oświecenia, którzy wiadomo za cel postawili sobie walkę z Kościołem. Ale chciałem księdza profesora jeszcze tutaj na chwileczkę zatrzymać, bo w swojej wypowiedzi ksiądz profesor wspomniał postacie węgierskich świętych, świętego Emeryka i świętego Władysława, a chcę powiedzieć, ja jestem akurat mieszkańcem Starego Sącza i często mam możliwość bycia w klasztorze sióstr Klarysek i tam w ołtarzu głównym jest obraz Trójcy Świętej, a poniżej są postacie świętych i wśród tych świętych między świętym Janem Chrzcicielem, świętym Franciszkiem jest właśnie postać świętego Emeryka, świętej Kingi, no i męża Bolesława Wstydliwego. Także to jest i dziękuję jeszcze raz naprawdę za ten wspaniały wykład, bo myślę, że on zachęci naszych uczestników do tego, żeby nie w domu, tylko wyjść i zwiedzać te miejsca, więc Czerwony Klasztor, czy Tyniec, czy Święty Krzyż, czy też Stary Sącz i inne miejsca. Także serdecznie księdzu profesorowi dziękuję raz jeszcze w imieniu wszystkich uczestników. Na czacie nie było specjalnie żadnych pytań, a chciałbym uczestnikom kursu polecić prace, które ksiądz profesor ostatnio napisał. Napisał biografię Ignacego Łukasiewicza. Ksiądz profesor Janusz Królikowski napisał... Pogranicza. Tak jest, postać pogranicza. Tak samo... Nie mamy prawa milczeć apologetyka Kościoła, no jak również tą pracę, czyli tyrania postępu, ostatnio wydana przez Biały Kruk. Wśród autorów jest oczywiście nasz prelegent, ksiądz profesor Janusz Królikowski, któremu serdecznie dziękuję i proszę o pozostanie z nami może do końca. Kolejny wykład będzie związany z wystąpieniem pracownika, profesora naukowego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Mirosława Szumiło, który przedstawi temat dotyczący Kościoła katolickiego na Słowacji, szczególnie na Słowacji, w czasach komunistycznych. Także witam serdecznie teraz profesora, o jest Mirosław Szumiło. Także teraz oddaję głos panu Szumiło i za chwileczkę załaduję prezentację. Także oddaję głos. Proszę, panie profesorze. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich. Mam tu prezentację, gdzie troszeczkę ilustrującą to, o czym zamierzam mówić. Przy czym w pierwszej części będzie raczej niewiele slajdów. To będzie pierwsza część dotyczyć będzie sytuacji właśnie Kościoła katolickiego na Słowacji przede wszystkim w porównaniu do sytuacji w Polsce w latach 40. 50., czyli okresie represji i prześladowań przede wszystkim. No i potem przejdę do omówienia współpracy. Stąd tytuł jest Bracia w wierze. Tutaj taki nagłówek, który dotyczy
właśnie tego wspólnego losu, a jednocześnie pomocy, której Kościół polski, to zarówno duchowni, jak i świeccy, polscy katolicy udzielali Słowakom właśnie w okresie rządów komunistycznych po 1945 roku. Głównie to się zaczyna po 1956 roku. Widzę tutaj ten, nie wiem nam na ile, zobaczymy później, jak się będą nam przesuwać te slajdy. Mam nadzieję, że teraz Państwo widzą pierwszy slajd tytułowy. Tak, jest tak, widoczny, widać. Panie profesorze. Tak. Dobrze. Cóż, no mogę na początek może wspomnieć, skąd taka sytuacja, bo jestem z Lublina, a interesuję się pograniczem polsko-słowackim w tym momencie. To można wyjaśnić może dwoma czynnikami rodzinnymi. Jednym, że przodkowie mojej mamy pochodzili z Zawoi i Makowa Podhalańskiego, skąd przybyli w Lubelskie. A druga kwestia, że również mam rodzinę trochę dalszą na Słowacji, które utrzymuje kontakty, mieszkają między innymi w Turzowce, to jest niedaleko Czadcy, czyli w zbiegu granic Słowacji, Czech i Polski aktualnie. I właśnie najpierw powiem o sytuacji kościoła ogólnokatolickiego w obu państwach, znaczy wtedy oczywiście Czechosłowacji jeszcze komunistycznej, następnie o pomocy dla prześladowanych katolików na Słowacji, bo była to rzecz, której Polacy tej pomocy udzielali naprawdę w dużym zakresie pod patronatem z kierunkiem samego prymasa Stefana Wyszyńskiego, a jest to temat ciągle nieopisany, to znaczy ja próbuję go tak stopniowo opracowywać. Na pewno nie funkcjonuje w świadomości, myślę, historycznej Polaków za bardzo i Słowaków. Również też staramy się to zmienić. A pomoc to odegrała dużą rolę w tym, że Kościół Słowacki w ogóle przetrwał ten okres, bo represje tam były naprawdę silne i doprowadziła też później do przebudzenia religijnego Słowaków, szczególnie w latach 80. było to już widoczne w masowych pielgrzymkach, chociażby do Lewoczy, o której pewnie była tu już niedawno mowa, i innych miejsc pielgrzymkowych kultu, ale też i można powiedzieć do takich podpisywania petycji w sprawie praw wierzących w Czechosłowacji i później nawet manifestacji przeciwko rządom komunistycznym, to już na ostatnim etapie. A sama pomoc, to tak jakby wspominając wstępnie, mogę powiedzieć, że przejawiała się na kilku płaszczyznach. Ta polska pomoc dla Słowaków. Po pierwsze pośredniczenie w kontaktach słowackiego kościoła, szczególnie zakonów z Watykanem. Po drugie organizowanie w Polsce potajemnych rekolekcji dla słowackich księży, zakonnic, zakonników, kształcenie słowackich księży i tajne święcenia kapłańskie, które odbywały się na terenie Polski. Przez polskich biskupów wyświęcono co najmniej 47 Słowaków. Nielegalny przerzut też literatury religijnej, dewocjonaliów, bo będę to później rozwijał, która była zakazana w Czechosłowacji i właśnie przerzucana przez Polskę na teren Słowacji. I wreszcie formacja duchowa słowackiej młodzieży na oazach ruchu Światło Życie, organizowanych, no jak wiadomo, głównie w Krościenku i pobliskich miejscowościach przez księdza Franciszka Blachnickiego. A inne formy, o których tych kontaktów w ogóle polsko-słowackich, o których warto wspomnieć, to też udział Słowaków w pielgrzymkach do miejsc świętych w Polsce, przede wszystkim na Jasną Górę w Częstochowie, także w spotkaniach z papieżem Janem Pawłem II podczas jego pielgrzymek do Polski też Słowacy na nie przybywali. No ale trzeba zacząć od tego, że w okresie stalinizmu Kościół zarówno w Polsce, jak i w Czechosłowacji był jednym z głównych wrogów systemu atakowanym, prześladowanym przez komunistów. Głównym celem tego ataku, obok ateizacji społeczeństwa, było podporządkowanie kościoła władzom państwowym i przejęcie nad nim kontroli. Kościół w Czechosłowacji znalazł się przy tym w trudniejszej sytuacji niż w Polsce, bowiem właśnie tam komuniści mieli ułatwione zadanie i to z dwóch powodów. Po pierwsze, większą część tego państwa tworzyły jednak ziemie czeskie, które już przed wojną były w dużym stopniu zlaicyzowane, nastawione wręcz antykatolicko. To wynikało z specyficznej historii Czech, jeszcze ruchu husyckiego w
XV wieku narodzącego się, nie będę teraz tego rozwijał, ale jakby wiadomo, że Czechy i Słowacja już około 100 lat temu się różniły pod tym względem i religijności, i tak samo dzisiaj też jest to widoczne, dzisiaj jeszcze bardziej. Natomiast druga kwestia była taka, że Słowacy, którzy byli w ogromnej większości katolikami, rzymskimi, też częściowo grekokatolikami, o czym też będę mówił, mówię też o kościele grecko-katolickim, nie posiadali własnej metropolii kościelnej, jednego przywódcy, i to był ten problem w porównaniu z Polską, ponieważ jak stwierdził jeden z słowackich księży historyków piszących o tych sprawach, Anton Chlinka, w swojej książce wydanej też po polsku pod tytułem Siła słabych i słabość silnych, gdzie stwierdził, że kościołowi w Czechach i na Słowacji zabrakło takiego wybitnego przywódcy, jakim w Polsce był kardynał Stefan Wyszyński. I właśnie w tej Słowacji, bardziej przywiązanej do tradycji niż Czechy, znaczna część duchowieństwa angażowała się w popieranie współpracującego z Niemcami rządu Republiki Słowackiej. To jest w latach 39-44, bo jej prezydenta tej republiki, który był katolicki ksiądz Józef Tiso, jako lider Słowackiej Partii Ludowej. I ta współpraca z Niemcami i te rządy księdza Tiso były właśnie tym argumentem, który po wojnie wykorzystywali w swojej propagandzie komuniści. Oni obarczali cały kościół odpowiedzialnością za rządy Tiso. Państwo to słowackie nazywali tak farską republiką, czyli republiką proboszczów, bo farasz to proboszcz. A księży i w ogóle katolików określano mianem klerofaszystów. To taka była zbitka pojęciowa, której używano w propagandzie komunistycznej. Co ksiądz Tiso był sądzony i stracony przez władze komunistyczne w 1947 roku. Ale ogólne wytyczne w ogóle do walki z kościołem w państwach bloku sowieckiego były sformułowane zresztą na naradzie przedstawicieli 9 partii komunistycznych w Polsce, w Szklarskiej Porębie, we wrześniu 1947 roku. I w trakcie tych obrad właśnie sowiecki, członek sowieckiego kierownictwa Andrzej Żdanow wygłosił referat na temat potrzeby intensyfikacji walki ideologicznej jako naczelne zadanie, wskazując właśnie rozprawę z Kościołem katolickim we wszystkich krajach należących do bloku sowieckiego. I korzystając z doświadczeń bolszewickich, Żdanow twierdził, że trzeba najpierw zniszczyć hierarchię kościelną, poczynając od aresztowania biskupów, następnie wyróżniających się księży i aktywistów świeckich. A dużą rolę miały w tym odgrywać stworzone z inicjatywy komunistów specjalne ugrupowania księży, katolików, świeckich, które były gotowe wspierać władzę, czy takich kolaborantów, można powiedzieć, w działaniach przeciwko biskupom i całemu kościołowi. Ten atak na kościół zaczyna się w państwach komunistycznych tak na dobre około 49 roku. To wynikało z tego, że te pierwsze lata były, można powiedzieć, okresem przejściowym i rzeczywiście najpierw komuniści koncentrowali się na zniszczeniu opozycji politycznej, opanowaniu pełni władzy. W przypadku Polski na też niszczeniu czy osłabieniu podziemia niepodległościowego. No później dalej działało, ale już po 1947 roku było słabe liczebnie. I także ten rok 1949, który najpierw powiem o tym, co się działo na Słowacji, potem krótko o Polsce dla porównania. Polsce to przypomnę, bo myślę, że tutaj tak Państwo powinni to wiedzieć. Natomiast w październiku 1949 roku narzucono w Czechosłowacji ustawy kościelne, które ograniczały możliwość pracy duszpasterskiej. Kilka miesięcy wcześniej został internowany we własnej rezydencji metropolita praski arcybiskup Józef Beran, a w ciągu kilku następnych lat w zasadzie prawie wszyscy biskupi czescy i słowaccy znaleźli się w więzieniach, a diecezje były obsadzane przez wikariuszy kapitulnych. Władze kierowały do urzędów biskupich specjalnych pełnomocników, którzy praktycznie kierowali sprawami kościoła w imieniu państwa. Czyli w ten sposób przejmowano kontrolę państwową nad kościołem.
W późniejszym czasie właśnie ten model czechosłowacki, bo tak można go nazwać, zastosowano też na Węgrzech, a po roku 1953 także częściowo w Polsce, o czym jeszcze będę mówił. Ale tutaj kluczowe dla tej sprawy współpracy też polsko-słowackiej była kwestia losu zakonów męskich i żeńskich, ale przede wszystkim męskich na terenie Czechosłowacji, czyli tak zwana akcja K, klasztory, skierowana przeciwko zakonom, która została przeprowadzona w nocy z 13 na 14 kwietnia 1950 roku. Przeszło też to do historii pod nazwą Barbarzyńskiej Nocy, bo krótko przed północą klasztory zostały otoczone, a do wnętrza wtargnęli funkcjonariusze statnej bezpieczności, czyli z Czechosłowackiej Służby Bezpieczeństwa i milicji. Zbudzeni zakonnicy zostali zmuszeni do szybkiego ubrania się, spakowania najpotrzebniejszych rzeczy. Oznajmiono im, że z woli ludu i z powodu działalności antypaństwowej klasztory są konfiskowane, a oni będą przewiezieni do wybranych klasztorów, gdzie mają kontynuować życie zakonne. Budynki klasztorne i wyposażenie były upaństwowione oczywiście, a część z nich przejmowały samo wojsko i służba bezpieczeństwa, inne przekazano w użytkowanie resortowi szkolnictwa, na szkoły, internaty. A wiele zabytkowych klasztorów było spustoszonych przez nowych użytkowników, innych cenne zbiory rozkradziono lub zniszczono. Zakonników podstawionymi autobusami pod uzbrojoną strażą przewożono do takich wybranych kilku klasztorów zbiorczych, można powiedzieć koncentracyjnych, w sumie można to bardziej nazwać obozami niż klasztorami. Jeden z nich był między innymi w Podolińcu, niedaleko granicy z Polską. Nie wiem właśnie teraz, czy ja będę mógł osobiście sam przewijać te slajdy, chyba nie, to jednak... Ja przesunąłem na dwójkę, przesunąłem. Tak, czy Państwo widzą? Tak się upewniam tylko. Ten kolejny obrazek, żebyśmy już tutaj mieli pewność. Dobrze, to jest tylko tytułem ilustracji. O tak, mam odpowiedź na czacie, że tak. Więc mamy klasztor w Podolińcu, jako to jedno z tych miejsc, akurat blisko Polski na Spiszu, więc dlatego o tym wspominam tutaj, ale też w tym miejscu właśnie szczególnie znaleźli się ludzie, którzy później w następnym etapie będą kontaktować się z Polakami i będą prowadzić tą współpracę z polskim kościołem. Wśród nich również przyszły emigracyjny biskup Paweł Chnilica. O ile na terenie Czech akcja przebiegała właśnie w sumie bez większych zakłóceń, to na Słowacji spotkała się w kilku przypadkach z gwałtowną reakcją ze strony samych wiernych, którzy stawali w obronie zakonników. We wsi Pruskę, niedaleko Żyliny, przy klasztorze franciszkańskim, zgromadziło się około 400 kobiet, które domagały się wyjaśnień i rzucały kamieniami w milicjantów nawet. Podobne zgromadzenie około 200 wiernych miało miejsce w Spiskim Czwartku, gdzie funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa użyli gazu łzawiącego. I do siłowej konfrontacji doszło właśnie też w Podolińcu, gdy około 200 ludzi uzbrojonych nawet w kije, drągi i kamienie zaatakowało jakby ten klasztor w celu uwolnienia przywiezionych tam zakonników. I siły bezpieczeństwa użyły gazu łzawiącego, też broni palnej i było wielu rannych. Więc takie dramatyczne sceny miały miejsce na Słowacji, o czym no mało wiemy po prostu, mało się o tym może pisze i mówi o takich tej historii. Po odebraniu wolności, odsunięciu od działalności duszpasterskiej, ograniczeniu podstawowych praw zakonników poddawano silnej presji, tutaj psychologicznej szczególnie, żeby ich skłonić do porzucenia życia zakonnego. W ramach tych klasztorów zbiorczych poszczególne grupy zakonników były kierowane do brygad robotniczych, więc oni byli wykorzystywani jako, można powiedzieć, siła robocza na budowach, zakładach pracy. Też robiono im specjalne szkolenia propagandowe, żeby indoktrynować w duchu komunistycznym, a młodzi klerycy odbywali obowiązkową służbę wojskową. Kolejnym krokiem była też deportacja części tych zakonników słowackich na teren Czech, żeby ich oddalić od
ziem rodzinnych, żeby nie mieli kontaktu z ludnością. Też Państwowy Urząd do Spraw Wyznań, odpowiednik podobnego polskiego urzędu, uważał, że to jest jakby definitywne rozwiązanie kwestii męskich wspólnot zakonnych na Słowacji i pozbawienie ich wpływu na społeczeństwo. Większość tych zakonników po pewnym czasie była zwalniana, to rok, dwa, niektórzy dłużej byli, ale większość zwolniono po roku, dwóch. Nie otrzymywała jednak zgody na wykonywanie posługi księdza. Przede wszystkim zakony były zdelegalizowane, więc oni byli zakonnikami jakby nielegalnymi, nawet jeśli dalej chcieli prowadzić to życie zakonne, ale nie mogli też właśnie włączyć się, jeśli byli księżmi, do normalnej posługi. Byli zmuszani do pracy w zawodach cywilnych, często jako robotnicy właśnie. A też w 50 roku zlikwidowano seminaria diecezjalne na terenie całej Czechosłowacji. Zostały tylko dwa seminaria duchowne w Bratysławie i w Litomierzycach na terenie Czech. Zakony żeńskie tak samo były likwidowane. W zasadzie siostry były zatrudniane do pracy w szpitalach najczęściej. I w zasadzie do 89 roku ten stan trwał. Chociaż później było już trochę liberalniej, można powiedzieć, ale zakony ciągle pozostawały jako zgromadzenia nielegalne. I reżim komunistyczny, co ważne, zamknął też katolickie wydawnictwa. O, to będzie istotne dla dalszej części wykładu, a drugi kolportaż literatury religijnej był zakazany. Także jej brak był bardzo odczuwalny. Rok 50, ten sam rok, to również w ramach akcji P z kolei, likwidacja kościoła grecko-katolickiego i przymusowe łączenie go z prawosławiem. To czyli na wzór tego, co wcześniej zrobiono na Ukrainie sowieckiej. Kościół ten oczywiście funkcjonował w terenach, powiedzmy, głównie północno-wschodniej Słowacji, na terenach zamieszkałych przez Rusinów słowackich, czyli można powiedzieć pobratymców Łemków. Po polskiej stronie przypomnę, że no, dokonało się to przez likwidację też kościoła grecko-katolickiego i połączenie z prawosławiem, ale samych Łemków przede wszystkim wysiedlono w ramach akcji Wisła w 1947 roku na ziemie zachodnie i północne. Natomiast na Słowacji takich wysiedleń nie było, ale była właśnie forma dyskryminacji religijnej tychże Rusinów słowackich. Pod naciskiem władz, zresztą na prawosławie, zdecydowało się przejść zaledwie 26 spośród 267 grecko-katolickich księży. Duchownych opornych wobec likwidacji kościoła grecko-katolickiego aresztowano. Osadzano w obozach pracy, potem wysyłano do Czech, gdzie pracowali właśnie jako robotnicy w fabrykach, czy robotnicy rolni w państwowych gospodarstwach rolnych. I oficjalnie no, ten kościół miał zniknąć, przestać w ogóle funkcjonować. Tak to trwało do roku 68, do okresu praskiej wiosny, kiedy był odnowiony. Ale nas tu interesuje przede wszystkim represje i tutaj może następny slajd poproszę. Mamy. Tak? Ja z kolei widzę poprzedni, więc jakoś tutaj jest to niezgrane, ale wiem, że Państwo widzą tamten, tak? To na szczęście ja to i tak mam tutaj na innym ekranie i mogę śledzić na bieżąco. Słucham? Raczej mamy prześladowanie kościoła słowackiego. No właśnie, tak. U mnie się na ekranie to nie przesunęło, ale to nie szkodzi. Dobrze, to nie ma problemu. Nie ma problemu. W każdym razie, właśnie chciałem powiedzieć o biskupach i grecko- i rzymskokatolickich. Wszystkim 63-letni grecko-katolicki biskup Rzeszowski, Paweł Gojdicz, który jest tutaj jako ostatni, tak, z tutaj pokazanych chyba, został aresztowany wtedy i skazany na dożywotnie więzienie i odebranie praw obywatelskich. Zmarł w więzieniu w Leopoldowie w 60 roku, czyli po 10 latach uwięzienia. Ogłoszony błogosławionym przez Jana Pawła II w 2001 roku. Podobny los spotkał biskupa Wasila Hopko, którego tutaj nie ma na ilustracji, a który też
no, odmawiał przejścia na prawosławia, chociaż mógł zostać metropolitą tej cerkwi prawosławnej Słowacji, jak mu oferowano. Też brutalne śledztwo, skazany na 15 lat więzienia. Wyszedł na wolność w roku 64, ale poważnie schorowany. Również beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II. Ale razem z nimi aresztowani byli też biskupi rzymskokatolicy. Biskup Spiski, a więc tu właśnie naszej pogranicznej diecezji, Jan Wojtaszak i biskup pomocniczy trnawski Michal Buzalka, sądzeni w procesie pokazowym wspólnie z Gojdiczem, dlatego tu wszyscy trzej są właśnie ukazani razem. Wojtaszek 24 lata więzienia, Buzalka dożywocie otrzymał. No ta ilustracja jest tak po to, żeby pokazać, jak wyglądali, tak, biskupi urzędujący, jako więźniowie, więc to myślę, że to robi oczywiście wrażenie. To jest zresztą zaczerpnięte to zbiorowe, można połączone zdjęcie z wystawy, o której jeszcze później będę mówił. I w konsekwencji tego rozbicia i poddania kontroli kościoła hierarchicznego Czechosłowacji zaczął się tam organizować taki kościół podziemny, zwany tajnym. To jest właśnie fenomen, bo w Polsce o niczym takim nie słyszeliśmy, tak jak tajny kościół, który musiałby w podziemiu funkcjonować, a w Czechosłowacji stało się to faktem. Z racji tego, że wszystkim zakony były nielegalne, więc właśnie działały w konspiracji. Życie zakonne było prowadzone już nie jakby w klasztorach, tylko na wolności. Po wyjściu z obozów przez nich w takiej formie no, nietypowej, można powiedzieć. Ale zakonnicy nadal jakby kształcili się, starali się studiować, ci młodsi pod kierunkiem starszych współbraci, przy pomocy też nieoficjalnie zdobywanej literatury religijnej, przygotowali się do tajnych święceń kapłańskich, no bo też był problem, że większość biskupów była uwięziona, nie było komu święcić i poza tym było to w zasadzie zakazane, więc oni musieli tutaj w sposób tajny na początku. Przez wiele lat tak się ten proceder utrzymywał. No i tu właśnie ten kolejny slajd też poproszę dla zilustrowania tej sytuacji, gdzie widzimy dwie czołowe postacie dla kościoła podziemnego. Obu biskupów, samych tajnie wyświęconych, a potem święcących kolejnych księży, to przede wszystkim wyświęcających następnie księży. Biskup Jan Chryzostom Korec, postać bardzo kluczowa dla kościoła, który też był więziony, potem wychodził z więzienia i był właśnie biskupem tajnym, więc to jest zdjęcie z późniejszych lat, kiedy już oficjalnie funkcjonował, później został kardynałem w czasach wolnej Słowacji już, natomiast wcześniej można powiedzieć, był takim biskupem utajonym w okresie komunistycznym, a Paweł Chnilica musiał uciekać z Czechosłowacji przez granicę no, do Austrii, no, na zachód można powiedzieć. Tam już po tej pory przebywał na emigracji. Tam został też potwierdzony, czy ogłoszone jego posługa biskupia już w czasach II Soboru Watykańskiego przez papieża Pawła VI. Potem gdzie przyjeżdżał do Polski, o tym jeszcze będę mówił, jakie były jego dalsze losy. I został też, co ważne, bliskim współpracownikiem Jana Pawła II w 78 roku. Ale wracając do sytuacji kościoła, to oczywiście takim momentem dla Polski czy Węgier przełomowym była destalinizacja Związku Sowieckim, która dotknęła też nas w 56 roku i budowała pewną liberalizację systemu komunistycznego. Podobne nadzieje rodziły się w Czechosłowacji, ale tam jednak ta destalinizacja została powstrzymana na dłuższy czas i mimo ożywienia religijnego, opuszczenia właśnie części tych biskupów, księży z więzień, to jednak nie zmieniono tak naprawdę kursu zasad polityki kościelnej. W tym kraju ten kurs nawet ponownie został zaostrzony w 57 roku. Na przykład 9 maja 60 roku, w dniu zwycięstwa tak, tego nad faszyzmem, tak zwanego, ogłoszono amnestię, zwolniono kilka tysięcy więźniów politycznych, w tym też księży i zakonników, ale mimo to niedługo potem nadeszła kolejna fala represji, kolejne aresztowania i procesy
sądowe członków zgromadzeń zakonnych. O tym, jak ten kościół nawet w późniejszych latach, tajny kościół Czechosłowacji, znaczy w zasadzie były dwa kościoły, no w związku z tym był oficjalny i tajny, no bo oficjalny to biskupi, którzy działali legalnie i księża normalnie na parafiach, ale jednocześnie wszyscy musieli składać przysięgę na wierność państwu i to było wszystko podporządkowane państwu i z drugiej strony też w tym oficjalnym kościele działały też organizacje, można powiedzieć, księży współpracujących z władzą, no komunistyczną też były takie rozwijane, które no, w Polsce to się nazywało księża patrioci, bo też mieliśmy taką organizację. I w tej sytuacji obok tego oficjalnego funkcjonował ten drugi, tajny kościół, co nie znaczy, że on był w opozycji do oficjalnego, tak, to tak naprawdę one się przenikały wzajemnie i bliskie kontakty utrzymywały, ale to byli ci, którzy rzeczywiście byli tymi tajnymi księżmi, czy tajnymi biskupami nawet, jak Jan Chryzostom Korec. I właśnie jeden z polskich księży, który tam w tą współpracę się włączył, zostawił taką relację, ksiądz Stanisław Ługowski, z mszy świętej odprawionej przez niego w Bratysławie w 1975 roku. I tu zacytuję. Nikt wcześniej nie wiedział, gdzie i kiedy będzie spotkanie. Tym razem było podobnie. Ktoś przyszedł po mnie i zaprowadził na umówione spotkanie. Mszę świętą odprawiłem przy drzwiach zamkniętych i szczelnie zasłoniętych oknach półgłosem bez śpiewów. Koniec cytatu. No, tutaj dla porównania słów kilka należy o Polsce, sytuacji w Polsce powiedzieć. W Polsce wszystkim do tego uderzenia decydującego na Kościół ze strony komunistów doszło z opóźnieniem kilkuletnim w stosunku do innych krajów bloku sowieckiego. Można powiedzieć około czteroletnim, do czego przyczyniła się też taktyka prymasa Wyszyńskiego, który najpierw doprowadził do podpisania porozumienia z rządem tak zwanej Polski Ludowej, to jeszcze 14 kwietnia 1950 roku. Porozumienie to co prawda nie zapobiegło represjom, ale przesunęło je w czasie, opóźniło te represje i dało pewną podstawę Kościołowi do obrony. Ostatecznie i tak dochodzi do tego decydującego uderzenia. Tu trzeba wspomnieć wszystkim o dacie 9 lutego 1953 roku, gdy Rada Państwa PRL wydała dekret o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych, na mocy którego każda nominacja personalna musiała uzyskać akceptację Urzędu do Spraw Wyznań. I duchowni też mieli składać ślubowanie wierności PRL, czyli właśnie na wzór Czechosłowacji. To był ten model czechosłowacki i koniec niezależności, miał być koniec niezależności organizacyjnej Kościoła. Biskupi zareagowali na to memoriałem do władz, znanym pod nazwą Non Possumus, w którym upominali się o prawa i wolności religijne. A 26 września 1953 roku, jak wiemy, kardynał Wyszyński został internowany na 3 lata. Pozostali na wolności biskupi składali ślubowanie na wierność PRL, więc pozornie Kościół był złamany i też podporządkowany państwu, zupełnie jak w Czechosłowacji. Jednak w praktyce okazało się to inaczej i przede wszystkim kierownictwo PZPR w Polsce, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nie podjęła tak radykalnych działań jak Komunistyczna Partia Czechosłowacji. Nie doszło w Polsce przede wszystkim właśnie do likwidacji zakonów. To też trzeba o tym powiedzieć. Co prawda była dyskryminacyjna polityka wobec zakonów, o tej też trzeba mówić, o tym, że zamykano miejsca kultu, 29 seminarium duchownych zamknięto, zakonnych, szkoły średnie, podstawowe, internaty, domy dziecka, szpitale prowadzone przez zakony. W wyniku tego około 1080 zakonników straciło pracę. W wyniku represji też można mówić o 54 w sumie zmarłych, zabitych, 170 uwięzionych, około 500 w różny sposób zesłanych czy wygnanych zakonnikach. Natomiast plan takiego ostatecznego ataku na zakony był przygotowany przez aparat bezpieczeństwa. To się zachowało w dokumentacji, ale realizacji nie doszło, bo właśnie te zmiany w roku 56 w tym przeszkodziły ostatecznie. Tak więc stan zniewolenia Kościoła w Polsce trwał tylko 3 lata
i w wyniku narastającej odwilży politycznej protestów robotniczych w Poznaniu w czerwcu 1956 roku doszło ostatecznie do zmian w kierownictwie PZPR, jak w październiku tegoż roku pierwszym sekretarzem PZPR został Władysław Gomułka. Ten czas ograniczonej liberalizacji systemu władzy komunistycznej. Oznaczało to też zmianę polityki wobec Kościoła i 26 października kardynał Wyszyński był uwolniony z internowania. Po nim wracali wygnani, aresztowani biskupi do swoich diecezji. Szczególnie na Śląska to między innymi dotyczyło. 8 grudnia 1956 roku zostało zawarte porozumienie Państwo-Kościół, na mocy którego ten dekret z 1953 o obsadzaniu stanowisk był uchylony. Czyli w praktyce Kościół odzyskuje niezależność od państwa. Ponadto przywracano lekcje religii w szkołach i zezwolono na powrót właśnie księżom zakonnicom wysiedlonym z województw zachodnich, bo to szczególnie na tak zwanych ziemiach odzyskanych ten atak na Kościół był szczególnie silny. Ale trzeba też powiedzieć, że ten okres normalizacji stosunków trwał ledwie 2 lata, potem 58 pamiętamy o nowej ofensywie komunistów przeciw Kościołowi religii. Zaczęła się od najścia na miejsce święte, czyli klasztor na Jasnej Górze, akcja usuwania krzyży, lekcji religii ze szkół ponownie. No i polityka tak zwanych selektywnych represji. To trwało do końca, jak wiadomo, PRL-u. Mamy konfrontację wokół milenium w roku 66, bardzo ważną. No potem w latach 70. już to wygląda też trochę inaczej, ale cały czas przecież represje, inwigilacje księży są prowadzone. Ale jednak to i tak wszystko zdecydowanie, można powiedzieć, większe były możliwości działania dla Kościoła w Polsce niż w Czechosłowacji. I to jest właśnie powód, dla którego poza tym Kościół zachował ogromne wpływy, można powiedzieć, autorytet w społeczeństwie. I to jest powód, dla którego będę teraz właśnie mówił o tym drugim wątku, czyli współpracy, można powiedzieć, katolików polskich, słowackich, czy raczej polskiej pomocy. Przepraszam, muszę nawilżyć gardło. A ta tajna współpraca była nawiązana właśnie wtedy, po 1956 roku, ponieważ właśnie przez zakonników, bo nielegalnie działające zakony no, nie miały możliwości tak naprawdę wyjazdu poza blok sowiecki, nawet utrzymania kontaktu z władzami zakonnymi w Rzymie i uciekały się do szukania pomocy czy polskiego pośrednictwa w tym. Tych kontaktach i to wszystko było możliwe dzięki umowie o turystycznym ruchu przygranicznym. To jest dosyć ważna kwestia, która weszła w życie w kwietniu 1956 roku. Na mocy tej umowy Czesi i Słowacy mogli przybywać na podstawie przepustek turystycznych na teren Podhala, a Polacy pod tatrzańskie rejony Słowacji. No bo normalnie w tamtych czasach, no przypomnijmy, że to przekroczenie granicy tylko na podstawie paszportu i to było dosyć trudne. Więc tutaj była ta możliwość przepustek turystycznych w rejonie przygranicznym na 6 dni. I to umożliwiało wzajemne kontakty i wizyty. I tak 4 lipca 1959 roku później była jeszcze konwencja o małym ruchu granicznym, która ułatwiła przekraczanie osobom zamieszkałym w pasie przygranicznym w szerokości 15 kilometrów. I jako pierwszy docierał do Polski właśnie słowacki jezuita Michał Potocki, który wcześniej w latach 30. studiował w kolegium jezuickim w Krakowie, a więc dobrze znał to miejsce. Te kontakty przed wojną były utrzymywane, więc one były podstawą do odnowienia tych kontaktów właśnie w latach 50. Jesienią 56 roku on odwiedził Kraków, nawiązał kontakt z miejscową prowincją jezuitów. Następnie dostał się do Warszawy, uzyskał możliwość spotkania się na obiedzie już w styczniu 1958 roku z samym kardynałem Wyszyńskim. Przedstawił mu sytuację kościoła rzymskokatolickiego, ale też i zdelegalizowanego kościoła greckokatolickiego na terenie Czechosłowacji.
a prymas Wyszyński obiecał przekazać te informacje do Stolicy Apostolskiej podczas planowanego wyjazdu do Watykanu. I zresztą sam prymas odnotował w swoim dzienniku Pro Memoria, to jest bardzo ciekawe źródło, które polecam wszystkim, Pro Memoria pisane rok po roku przez prymasa Wyszyńskiego, a wydawane obecnie sukcesywnie przez Instytut Pamięci Narodowej w poszczególnych rocznych tomach. I właśnie w tym Pro Memoria pod datą 9 stycznia 1957 roku zanotował prymas spotkanie z Michałem Potockim. Tu mamy potwierdzenie, że rzeczywiście do niego doszło, bo głównie tę informację czerpałem też z dokumentów Czechosłowackiej Służby Bezpieczeństwa, która prowadziła oczywiście różne śledztwa, sprawy na tych zakonników, a staram się tam w dokumentach to wszystko badać i odtwarzać tą historię. W dokumentach Służby Bezpieczeństwa Polskiej z 1961 roku też odnotowano współpracę polskich i słowackich dominikanów, franciszkanów, jezuitów, redemptorystów, salezjanów, salwatorianów, werbistów. I ustalono, że przez Polskę utrzymywano kontakty z generałami tych poszczególnych zakonów w Watykanie i przekazywano im sprawozdania działalności podziemnej. A w drugą stronę do Czechosłowacji miały napływać różnego rodzaju materiały instruktażowe, pomoce duszpasterskie, liturgiczne itd. W Polsce też zaczęto już wtedy drukować dla potrzeb duchowieństwa i czeskiego, i słowackiego różnego rodzaju materiały religijno-społeczne, to tak cudzysłów, z dokumentów. No a polscy księża udzielali również posługi duszpasterskie obywatelom Czechosłowacji. I ten fakt oczywiście był notowany przez władze czechosłowackie już w sierpniu 1958 roku sekretariat do spraw wyznań w Pradze, w sprawozdaniu dla tamtejszego biura politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji na temat sytuacji religijno-politycznej w państwie stwierdzał, tu cytuję: w ostatnim czasie Watykan do swojej wrogiej działalności przeciwko naszemu ustrojowi wykorzystuje coraz bardziej polski kościół katolicki. Biskupi i wysoka hierarchia kościelna w obecnym czasie postrzegają kościół w Polsce jako wzór dla swojej działalności. Z Polski są do nas przesyłane legalnie i nielegalnie wydawnictwa watykańskie oraz polska prasa katolicka. Z obu stron jest również nadużywany turystyczny mały ruch przygraniczny. W wielu przypadkach stwierdzono ingerencję polskiego kleru i zakonników w nasze stosunki kościelno-polityczne. Koniec cytatu. No i takim szczególnym, czy pierwszym przykładem bliższej współpracy były kontakty nawiązane przez słowackich i polskich werbistów. Tu poproszę właśnie o kolejny slajd pokazujący tą kwestię. Państwo widzą okładkę mojej książki, troszkę autoreklamy przy okazji, ale tam te różne wątki, o których mówię, są poruszone, ale przede wszystkim jest to historia trzech widocznych na okładce osób słowackich werbistów, którzy przebywali w Polsce w tych latach 57-54. Nielegalnie i potajemnie, wyświęceni, stąd tytuł Tajni Księża właśnie. Jak widać, praca wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. No już ponad rok temu, tak. Więc chodzi o tych ludzi. Stefan Horvat, który tam jest widoczny na samej górze okładki, bo to jest taki komunikat, można powiedzieć, list gończynicy obywatelskiej za tymi dwoma, Horvatem i Robertem Borikiem. A Józef Szabo to jest zdjęcie w rogu dolnym. On nielegalnie uciekł do Polski w lutym 1958 roku, przez granicę przeszedł. Dostał się do klasztoru werbistów najpierw w Bruczkowie na Wielkopolsce, potem do Pieniężna, gdzie było ich seminarium, to jest na Mazurach. I tam później w lipcu 1958 roku w wyniku różnych umów, tam miały nawet ich więcej dołączyć, ale nie wszyscy się ostatecznie na to zdecydowali, werbiści. Właśnie, czy slajdy są widoczne?
No ja wyświetlam slajd, także nie powinien kolejne być obecny. Po kolei, tak, bo tutaj był jakiś komunikat od kogoś, tak, że jest widoczny. Ale to może jakaś awaria u pewnej konkretnej osoby. W każdym razie mówię o tej trójce, ale też szerzej o współpracy między władzami tych zakonów, w wyniku której werbistów mieli do Polski przechodzić w większej liczbie, nawet wszyscy chętni. A ostatecznie dwóch się odważyło, Józef Szabo i Robert Borik właśnie, którzy 12 lipca 1958 roku przeszli do Polski przez Rysy. To znaczy umówiono wcześniej, że na Rysach ma czekać na nich polski werbista, więc oni weszli od strony słowackiej w Tatrach na Rysy, a potem z tym werbistą się spotkali na górze i zeszli w dół, przy czym musieli to zrobić nielegalnie, ominąć posterunki wtedy wojsk ochrony pogranicza, WOP-u, i potem już zupełnie nielegalnie się dostać w głąb Polski jeszcze, ale to im się udało. Też razem z Chorwatem wszyscy kończyli te studia teologiczne w Polsce właśnie u werbistów. Przy czym to jest w ogóle długa historia, jak oni się ukrywali w Polsce, w różnych miejscach, klasztorach na Górnym Śląsku też i Dolnym Śląsku i w Pieniężnie i na Pomorzu. Byli przerzucani z miejsca na miejsce, bo niestety, ale Służba Bezpieczeństwa dość szybko wpadła na ich trop. Wiedziała, że gdzieś tam przebywają, bo jak próbowano wyrobić dokumenty, po prostu fałszywy dowód osobisty dla Stefana Chorwata, to okazało się, że ta osoba, która miała w tym pomóc, była konfidentem SB, więc stąd się to wszystko zaczęło, śledzenie ich. Mimo to udało się ich przetransportować, znaczy dwukrotnie, bo to osobno, do Gniezna, gdzie przyjęli tajne święcenia kapłańskie z rąk biskupa tamtejszego pomocniczego Lucjana Bernackiego. I musieli się wszyscy ukrywać tak naprawdę. No, sytuacja była nieciekawa, no bo jako werbiści chcieli zostać misjonarzami, no bo ten zakon właśnie dał ci misjonarzy, natomiast z Czechosłowacji wcześniej nie było to możliwe, żeby na misję wyjechać, a tu z Polski też okazywało się to trudne, no bo byli tu nielegalnie. Ale jeden z nich spróbował, Józef Szabo właśnie, stąd jest tego zdjęcie z dokumentów SB później po aresztowaniu, bo on próbował wydostać się na statku z Gdyni do Szwecji, ale 10 października 1962 roku został aresztowany w porcie przez SB, właśnie dlatego, że znowu tym razem to jeden z oficerów na tym statku handlowym okazał się tajnym współpracownikiem SB i doniósł po prostu. W wyniku tego Szabo był sądzony w Warszawie, skazany. Co prawda akurat ten wyrok okazał się ostatecznie niewielki, tylko rok więzienia, natomiast nie tylko on był sądzony, ale też ci polscy werbiści, którzy mu pomagali, łącznie z prowincjałem księdzem Feliksem Zapłatą, kilku werbistów polskich. Do tego cały czas SB poszukiwała Chorwata i Borika i ostatecznie Szabo został wypuszczony z więzienia, jak minął ten okres uwięzienia, a Chorwat i Borik sami się zgłosili wręcz na SB, no bo wiedzieli, że jest sytuacja trudna, a obiecano im, że jak się sami zgłoszą, to obejmie ich amnestia w 64 roku. Ostatecznie stali oszukani i tak naprawdę cała trójka właśnie w tymże 64 roku została deportowana do Czechosłowacji, gdzie znowu czekał wszystkich proces sądowy i ponownie uwięzienie, więc to są niesamowite losy tych ludzi. No ale ostatecznie wszystkim udało się tak naprawdę zostać księżmi i pełnić tą posługę, z tym, że tylko jednemu udało się wydostać z Czechosłowacji, Borikowi w 68 roku, jak był okres odwilży, odprężenia do Austrii, a pozostali no, musieli pozostać, już nigdy na tę misję nie pojechali. Ale doczekali czasów końca komunizmu. No i także bardzo ciekawa jest moim zdaniem historia tej trójki. Zupełnie była nieznana, udało się ją opisać głównie dlatego, że dotarłem do właśnie dokumentów archiwum IPN. Zachowała się tak 10 tomów sprawy na werbistów, a podobne dokumenty są też w archiwum w Bratysławie, w Słowackim Instytucie Pamięci Narodu, czyli Ustawie Pamięci Narodu.
Ale też kolejne zakony, jak już wspominałem, nawiązywały współpracę i to był pewien proceder tajnych święceń słowackich księży w Polsce. Bo to właśnie werbiści byli jako pierwsi, potem w latach 60. Salezjanie Słowaccy, którzy zawali kontakt z Krakowem, prowincją krakowską, z księdzem Adamem Cieślarem, który był spowiednikiem arcybiskupa Wojtyły i z nim to wszystko uzgadniał wówczas. I tu właśnie Służba Bezpieczeństwa też wpadła na trop, bo 3 lipca 64 roku otrzymali informację, że do Krakowa przybędzie kleryk salezjański z Czechosłowacji, aby otrzymać święcenia kapłańskie w przyspieszonym trybie. No ale też uważano, że to właśnie sam Karol Wojtyła go wyświęci i SB straciła ostatecznie trop, bo 3 Słowaków tam faktycznie dotarło, ale wszystko było oczywiście uzgodnione z samym prymasem Wyszyńskim, natomiast na prośbę Wojtyły tych święceń udzielał biskup pomocniczy Julian Groblicki w kaplicy na Wawelu. I potem byli kolejni, w sumie tak w latach 64-65 biskup Groblicki 8 salezjanów ze Słowacji wyświęcił. Wszystko udało się jakoś jednak utrzymać w tajemnicy. Natomiast to jest o tyle ciekawe, że to się pojawia w różnych publikacjach dotyczących samego króla Wojtyły, Jana Pawła II, jego bliskich relacjach ze Słowakami, które się utrzymywał jeszcze zanim został papieżem. Natomiast pojawiały się tam często informacje, że on wyświęcał osobiście tych księży, a mi się udało to zweryfikować, potwierdzić też u samych słowackich werbistów aktualnie, tak, ich archiwum, że to jednak nie był osobiście Wojtyła z prostego powodu. To było zbyt niebezpieczne, że sam arcybiskup się to angażował, bo był, jak wiemy, doskonale cały czas pod obserwacją bezpieki, więc biskup Groblicki w ten sposób jakby pozostawał troszkę w cieniu, mniej obserwowany i on mógł to zrobić. W kolejnych latach były kolejne tajne święcenia, to był dłuższy akcja. Tutaj poproszę kolejny slajd, który tu pokazuje inne przypadki tych święceń. Tutaj Państwo powinni widzieć dokument potwierdzający święcenie słowackiego PR-a Franciszka Wikartowskiego, tego Justificatio. I obok księdza Michała Zamkowskiego, jak to prawie szef, taką polową można powiedzieć, tak? Obydwaj byli też w ten tajny sposób wyświęceni, przy czym Wikartowski razem z innym, z PR-em Ambrozem Hanzelem, osobiście przez prymasa Wyszyńskiego, co też jest w dziennikach Wyszyńskiego odnotowane w roku 76. Natomiast Michał Zamkowski w Zakopanem w roku 80. przez kardynała Franciszka Macharskiego, znaczy dokładniej w Kościelisku. Został właśnie wyświęcony, a tu na ilustrację odprawiam mszę świętą na oazie słowackiej. Tak ogółem w latach 58-89, podsumowując, można powiedzieć, wyświęcono w Polsce 48 Słowaków właśnie, w większości zakonników, w tym aż 18 salezjanów. To był zakon, który najczęściej, najdłużej z Polakami współpracował. Kolejny, no tutaj wątek, którym trzeba tutaj podnieść, to jest ruch oazowy. Także poproszę też kolejny slajd. Oazach ruchu Światło-Życie, które, no właśnie, były organizowane, jak wiadomo, przez księdza Franciszka Blachnickiego. Centrum nazywało się w Krościenku, a więc w Pieninach, daleko granicy, i od końca lat 60. zaczęła tam przebywać też młodzież słowacka przez granicę. W 75. roku też, jak można w dokumentach przeczytać, liczba tych słowackich uczestników OAS wzrosła do około 300 osób. A oazowe piosenki religijne były tłumaczone na język słowacki i tam po drugiej stronie granicy zdobywały dużą popularność. Na te spotkania przyjeżdżał też arcybiskup Wojtyła i właśnie na zdjęciu tutaj widzimy księdza Blachnickiego przez megafon przemawiającego i arcybiskup Wojtyła siedzi tam w środku. Na podejście, można powiedzieć, a tu zgromadzona jest młodzież polska i słowacka wokół.
ze Słowacji przybywali tam przedstawiciele tajnego kościoła, co ważne postacie, o których teraz wspomnę, Władimir Jukl i Sylwester Kryczmery. A z emigracji przyjeżdżał wspomniany już wcześniej pokazany biskup Paweł Chmielica, który właśnie miał w tym czasie zakaz wjazdu na teren Czechosłowacji, bo tak władze komunistyczne go traktowały. Tak samo jak inni księża słowaccy z emigracji, a ta emigracja kościelna funkcjonowała głównie. No i we Włoszech, i przy Watykanie, i w Rzymie, i też w Kanadzie wśród emigrantów słowackich. I właśnie jakieś problemy z dźwiękiem, no to na to chyba niewiele poradzę. Raczej można spróbować, proszę Państwa, zrestartować, to znaczy połączyć się jeszcze raz, może używając przeglądarki internetowej, bo wtedy zasoby jakby są mniejsze, potrzebne do pamięci, może wtedy jest szansa. Nie wiem, Pan Zbigniew Sola chce o coś zapytać? Jest ręka podniesiona. Pan Zbigniew, nie wiem. Nie zapytałem, czy jest przewidziany czas na pytania na koniec. Znaczy, tak, jak najbardziej, jeżeli tylko próbuję się pan profesor. Dobrze, no tutaj kwestia jest taka, że technicznie po prostu problemy z głosem też były na początku naszego spotkania. Ja myślę, że to za chwileczkę może uda się z powrotem. Ja spróbuję troszkę przyspieszyć pewne wątki, żeby zostawić jakiś czas na końcu też. W każdym razie biskup Chmielica w tej sytuacji okazało się, że do Czechosłowacji nie mógł przyjeżdżać, ale do Polski mógł do pewnego momentu. Później dostał zakaz, to na to jest ten dokument też w archiwum IPN SB, kiedy uznano tę osobę niepożądaną, ale to dopiero w 1978 roku nastąpiło. Wcześniej przyjeżdżał w latach 70. i przez Polskę mógł utrzymywać kontakty ze swoimi rodakami właśnie, między innymi w klasztorach w Krakowie, Zakopanem się spotykał jezuickich, sam był jezuitą, a także w Warszawie, w Częstochowie. No i właśnie też przybywał do Krościenka na spotkania z młodzieżą i polską, i słowacką. Wiadomo, że mamy na przykład w archiwum Ruchu Światło Życie odnalazłem nagranie dźwiękowe, gdzie jest nagranie z jego homilii i potem spotkania z młodzieżą w sierpniu 1978 roku. To ta jego ostatnia wizyta, gdzie mówił właśnie o orędziu Matki Bożej z Fatimy, wzywał do ewangelizacji i tak dalej, rozdawał cudowne medaliki, no i rozmawiał swobodnie, to jest bardzo ciekawe, to nagranie z młodymi ludźmi. I właśnie współpracował z księdzem Plachnickim, w związku z tym również dosyć blisko i też zawsze otrzymywał wsparcie ze strony prymasa Wyszyńskiego, o czym tutaj zacytuję jego słowa samego Chmielicy. Kardynał Wyszyński, przyjeżdżając do Rzymu, zapraszał mnie i mówił, że się obrazi, jeśli go nie odwiedzę. Często też zapraszał mnie do Polski, a nawet pośredniczył w załatwieniu pozwolenia na przyjazd, wówczas gdy nie było łatwo przyjechać. To jest jeden wątek, drugi to pielgrzymki właśnie, bo też młodzież przybywała na pielgrzymki, to oficjalnie na zaproszenia turystyczne organizowano też z pielgrzymką warszawską do Częstochowy, na Jasną Górę chodzili Słowacy i tu jest taka grupa, piękne zdjęcie z 1986 roku, wśród nich jest między innymi właśnie ksiądz Fedorowicz, który mi o tym opowiadał, polski ksiądz, a to jest grupa Słowaków, którzy później, no, nawet niektórzy z nich zostali też księżmi i zakonnikami. Natomiast bardzo istotnym, tym może takim najciekawszym może nawet wątkiem jest przemyt literatury religijnej. O tym jeszcze tu chciałem może najwięcej nawet powiedzieć na koniec. To poproszę następny slajd. No bo trzeba powiedzieć o tym, tutaj przedstawia on skonfiskowane obrazki, literaturę przez na granicy, przez Służbę Bezpieczeństwa. A już, ta literatura początkowo była z zachodu, dostarczania do Polski i dopiero z Polski do Czechosłowacji. Polska była tym krajem tranzytowym, można powiedzieć, ale oczywiście w sposób nielegalny. Prowadzona oddolnie i spontanicznie przez różne grupy.
polskich katolików współpracę z Słowakami. Już w 1961 roku nawet Służba Bezpieczeństwa w Koszycach odnotowała, że takie fakty miały miejsce, grupy przemytnicze się pojawiły, że literatura sakralna, obrazki, dewocjonalia z Polski, że turyści też przywozili z Polski do Czechosłowacji. Można powiedzieć przemycali, no bo tak naprawdę to było, to byli przemytnicy Bożego Słowa, jak ich nazwano, albo kurierzy Bożego Słowa. Początkowo nawet była to literatura w języku polskim, ale szybko zaczęto tą słowacką z zagranicy właśnie sprowadzać. Ona była drukowana w języku słowackim przez Instytut Świętych Cyryla i Metodego w Rzymie. Taki instytut tam działał, słowacki. Ale też przez jezuitów słowackich z Kanady, przez organizacje wspierające kościół w krajach komunistycznych z Belgii, Holandii, Włoch czy Niemiec. I to właśnie transportowano do Polski statkami, do portu w Szczecinie między innymi, potem przez tajną sieć magazynów, dystrybucji do Czechosłowacji. Od lat 60. była też drukowana w Polsce w języku słowackim. Znowu oczywiście nielegalnie, w Częstochowie między innymi, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu. Były książki, Biblia, modlitewniki, książki dla dzieci, ale też obrazki, dewocjonalia i w końcu kasety ewangelizacyjne, nagrywano wtedy magnetofonowe. Właśnie ta literatura pojawia się dość szybko, na przykład w latach 60. w rejonie Dolnego Kubina i Czadcy wykrywano tą literaturę. W 66. roku pozyskano informację, znowu Służba Bezpieczeństwa, że w klasztorze w Kalwarii Zebrzydowskiej przechowywane jest 7 tysięcy sztuk modlitewników w języku słowackim, które są rozdawane słowackim pielgrzymom tamże. No bo właśnie to trzeba wspomnieć, że Kalwaria Zebrzydowska była takim miejscem wcześniej już popularnym wśród Słowaków i oni ciągle starali się do Kalwarii przybywać, podobnie też jak i do Częstochowy na pielgrzymki. I to zjawisko stało się właśnie dosyć powszechne, nad tym przemytem czuwali, można powiedzieć, i prymas Wyszyński, arcybiskup krakowski Karol Wojtyła, no i ze strony słowackiej właśnie wspomniany migracyjny biskup Paweł Hnilica i jego emisariusze, współpracownicy. I tutaj można pokazać szlaki przerzutu. W kolejnym slajdzie jest mapa. Nie wiem, na ile ona będzie widoczna, bo to też jest mapa pokazana na wystawie, ale mniej więcej widać te główne miejsca. Mogę powiedzieć tak, że tutaj jakby jako miejsca magazyny w pewien sposób są nawet pokazane kilka takich miejsc, które znamy. Właśnie klasztor w Kalwarii, Kraków generalnie, Tarnów, Czchów, tu nad Dunajcem i Piwniczna. No i Zakopane oczywiście. I te miejsca przechodzenia, bo to no była ta metoda wręcz przenoszenia przez góry właśnie w plecakach, ale ponieważ to było trudne tak, żeby na przykład Polacy na drugą stronę przechodzili, więc była metoda wymiany plecaków na granicy. Na samej granicy spotykali się Polacy z Słowakami i wymieniali plecaki. No, z drugiej strony w zamian była na przykład przenoszona żywność. Później, szczególnie jak w Polsce nastał kryzys gospodarczy w latach 80., to w zamian za te książki Słowacy przynosili jakieś produkty spożywcze. I tu mamy kilka miejsc zaznaczonych właśnie tego przerzutu. W samych Tatrach Zachodnich to właśnie okolice Grzesia, Rakonia, Wołowca, no Łysa Polana, Jurgów tutaj na Spiszu, za chwilę jeszcze będę o tym mówił, rejon Krościenka Wysokiej, czyli w Pieninach i rejon Piwniczny, Mniszka nad Popradą i tak dalej. A z drugiej strony Chyżne, Babia Góra, Pilsko, Welka Racza, tutaj na granicy, już bardziej na zachód. To są te rejony, które są ustalone. Udało mi się ustalić, przez które przenoszono literaturę. A tą sieć przerzutu, no to właśnie może poproszę kolejny slajd. To jest taka scena wymiany plecaków zresztą. Tutaj dokonują Władimir Jawolski i ksiądz Krzysztof Czermak na Wysokiej, 81 rok. Natomiast dużą rolę odgrywali w tym ksiądz Stanisław Ługowski z Głuchołazów na Opolszczyźnie, Marianin, i ksiądz Sebastian Koszut, Słowak z polskiego Spisza, więc też na terenie Polski działający. Tu na ilustracji widzimy ich razem na
Znaczy ksiądz Ługowski z przodu, ksiądz Koszut z tyłu, zanim na spotkaniu z Janem Pawłem II, to już teraz jest rok 80 w Castel Gandolfo. I właśnie Sebastian Koszut był wikarym w katedrze warszawskiej w latach 77-80 i właśnie jakby w stałym kontakcie z prymaszem Wyszyńskim pomagał to organizować, wciągał do współpracy z Słowaków żyjących po polskiej stronie na Spiszu i Orawie, no i młodzież ze Słowacji właśnie. Ale też brali w tym udział polscy klerycy z seminariów duchownych, między innymi w Warszawie, w Nysie, w ogóle mieszkańcy w dosyć dużej liczbie wszystkim Podhala, Krakowa, innych miejscowości. Więc to bardzo szeroka była taka, można powiedzieć, siatka przerzutowa, jaką udało się wówczas zorganizować. Tak. Co dalej? No tu kolejny, poproszę chyba kolejny slajd, żeby o kolejnych grupach powiedzieć, tychże przemytników Bożego Słowa. Ojciec dominikanin Leonard Węgrzyniak z Wiktorówek. Myślę, że Państwo są znane, Wiktorówki w Tatrach. Tam właśnie niedawno już to została ta historia, nie mam tu ilustracji, bo to świeża rzecz, a posiadam takie ilustracje, ale została odsłonięta tablica we wrześniu na Wiktorówkach poświęcona wszystkim przemytnikom Bożego Słowa. We wrześniu tego roku, więc zupełnie niedawno. Natomiast właśnie ojciec Leonard Węgrzyniak uruchomił jeden z takich głównych szlaków przerzutowych w Tatrach i na Spiszu. Wykorzystywał do tego środowisko koła przewodników tatrzańskich oraz mieszkańców polskiego Spisza, i którzy pracowali na co dzień po drugiej stronie, dojeżdżali do pracy na Słowację, do tamtejszego Tanapu, czyli Tatrzańskiego Narodnego Parku. I właśnie tam był nie tylko przemyt literatury, ale też podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski w 79 roku zorganizowano akcję przerzucania przez granicę blisko 300 pielgrzymów na spotkanie z Janem Pawłem II. Dzięki temu były właśnie nowe kontakty, adresy pozyskane. I z nim, z ojcem Węgrzyniakiem, współpracował przewodnik tatrzański z Gliwic Kazimierz Gajos, tutaj na ilustracji pseudonim Ciupaska, który też zorganizował własną, można powiedzieć, też taką sieć w oparciu o koło przewodników tatrzańskich z Gliwic, przerzutową, i też pomagał tutaj przerzucać tych pielgrzymów na spotkanie z Janem Pawłem II. Do współpracy wciągnęli także, to nie mam tu zdjęcia, ale ważną, ciekawą postać, mianowicie pułkownika Czesława Ferenca z Górnośląskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza, więc człowiek, który potajemnie, można powiedzieć, współpracował z tymi przemytnikami, czy kurierami Bożego Słowa, i bardzo tutaj pomógł, a oczywiście to było wszystko utajnione przez lata, nikt o tym nie mówił. Książki docierały najpierw na teren Podhala w transportach, potem były rozwożone samochodem żukiem właśnie do tajnych magazynów w Poroninie i w Jurgowie, no i potem stamtąd pobierane, przerzucane dalej, na drugą stronę granicy. Poproszę kolejny slajd, bo tam mamy kolejną, jeszcze jedną grupę, o której chcę wspomnieć, przemytników. Czyli drużynę harcerską, pierwszą drużynę harcerzy imienia księcia Józefa Poniatowskiego z Zakopanego. Ich zdjęcie tu z 1988 roku. To już jest tam tak jakby ta końcowa może faza tej akcji, ale wtedy już na masową skalę dokonywana. Oni nawiązali kontakty podczas obozów wędrownych w słowackich Tatrach, Niżnych Tatrach i Wielkiej Fatrze i postanowili to wykorzystać do właśnie pomocy. Nawiązali współpracę z ojcem Leonardem. I od 1987 roku tą akcję prowadzili przerzutu wydawnictw, także kaset o tematyce religijnej, bo to jest właśnie tutaj istotne. Wysyłane były też, co ciekawe, pocztą. Też była taka metoda pocztowa do konkretnych odbiorców i z reguły jednak docierały te paczki. Po drugiej stronie słowackiej tutaj 17 osób z nimi współpracowało.
księża i świeccy, którzy na terenie diecezji spiskiej to rozprowadzali, a jeden z nich, ksiądz Stefan Mordel w Starym Smokowcu na plebanii, urządził specjalnie amatorskie studio, w którym dorabiał do tych kaset wideo dubbing w języku słowackim. Potem te kasety powielał, przegrywał i rozprowadzał, więc taka działalność nielegalna na terenie Słowacji była prowadzona. Tutaj wśród tych, na tym zdjęciu, no patrząc od nas, to pierwszy z lewej, tak z tyłu w czapce, w okularach jest obecny starosta tatrzański Piotr Bąk. Obecny starosta, więc on mi też opowiadał o tym, udostępniał zdjęcia i tak dalej, który wtedy jako harcerz brał w tym udział. I kolejna bardzo ciekawa historia, której rocznica się zbliża, więc tu poproszę też kolejny slajd, o której jeszcze chciałbym powiedzieć, to jest historia trójki Słowaków zatrzymanych przez WOP na granicy. Tytuł Ślady w śniegu, bo tak to później nazwano. To było 12 grudnia, jak zresztą widać na ulotce, 12 decembra roku 83, już po stanie wojennym w Polsce. Więc ta trójka młodych ludzi się zaangażowała. Widzimy, jeden 23 lata, drugi 20, trzeci 19, jako uczniowie, studenci. Alois Gabaj, robotnik, tak, Tomasz Kąc i Branisław Borowski z Bratysławy, którzy no właśnie wybrali się z tymi książkami na polską stronę. Po te książki w rejonie Piwnicznej 12 grudnia zostali jednak aresztowani. Ślady w śniegu zostawili i takich właśnie ci celnicy WOP-u namierzyli. To jest oczywiście zdjęcie tej trójki w górach i obok ulotki organizacji Amnesty International, która tam nawet później stawiała się za nimi jako więźniami sumienia, znaczy prześladowanymi za swoją religię wyznawana. I oni właśnie byli przez kilka miesięcy przetrzymywani w aresztach, w śledztwie w Polsce, w Tarnowie, a następnie w Nowym Sączu. I po tym okresie oddani wreszcie w ręce Czechosłowackiej Służby Bezpieczeństwa. Sąd w Bratysławie skazał ich na 14 i 12 miesięcy więzienia. I chociaż było jasne, że to oni właśnie przenosili po prostu literaturę religijną, która została im skonfiskowana zresztą, a sądy w Czechosłowacji udawały, że to są zwykli przemytnicy. Ale sprawa została nagłośniona nawet przez światowe media, właśnie przez tę organizację Amnesty International, ale nie tylko, bo nawet w ich obronie zabrał głos sam prezydent Stanów Zjednoczonych, wówczas Ronald Reagan. Także sprawa jest dosyć ciekawa historia, której powstał film też dokumentalny słowacki pod tytułem Stopy w śniegu, czyli Ślady w śniegu. Dokładnie. Kolejny wątek, no to już o tym wspomniałem, ale jeszcze chciałbym wspomnieć o roli Jana Pawła II w tych kontaktach. Tu poproszę kolejny slajd. Jan Paweł II, a Słowacy, właśnie sam wybór Polaka i Słowianina na papieża w 78 roku był przyjęty z entuzjazmem przez katolików słowackich. Wiemy z dokumentów, wiemy też z relacji, że on wcześniej miał wiele kontaktów z słowackimi kapłanami, działaczami katolickimi, a też z dokumentów tej czechosłowackiej Służby Bezpieczeństwa, raportów o tym, co się działo, szczególnie w powiatach przy granicy z Polską właśnie, gdzie po prostu katolicy jawnie się cieszyli z tego faktu, że Polak został papieżem. Właśnie, tutaj zacytuję ciekawą rzecz z takiego dziennika Wandy Pułtawskiej, niedawno zmarłej, jak Państwo wiedzą, przyjaciółki Karola Wojtyły, która prowadziła dzienniki, takie rozmyślania dedykowane kardynałowi. I pod datą 13 października, więc na 3 dni przed wyborem, kiedy już oczywiście Wojtyła przebywał w Rzymie, zapisała: przyjechał do nas Słowak i mówi, że cała Słowacja modli się, żebyś został papieżem. Takie jedno zdanie ciekawe tam zostało zanotowane. Pewnie przesadzone, ale w jakimś tam sensie prawdziwe. Rzeczywiście Słowacy o to się modlili. I
Ważnym dla Słowaków wydarzeniem była, to już wspominałem, pierwsza pielgrzymka do Polski w czerwcu 1989 roku. Mimo wszelkich możliwych przeszkód, utrudnień, bo to była na przykład kwestia, żeby przyjechać do Polski, trzeba było mieć walutę, czyli złote polskie, a ich one okazały się niedostępne tam w tych różnych bankach przy miejscowościach przygranicznych. Mimo to kilka tysięcy Słowaków dotarło na mszę w Nowym Targu. To akurat jest to dla ilustracji zdjęcie z tej mszy w Nowym Targu. Papież zresztą wspomniał o nich, przemówił do nich i udzielił im błogosławieństwa. I podobnie było w czasie kolejnych pielgrzymek, 83-87 rok. I tu poproszę kolejny slajd, jeszcze jedna historia Bożych Przemytników, ale ciekawa, której warto wspomnieć, bo ten przerzut trwał tak naprawdę samego końca i to jest właśnie te ostatnie represje, rok 89, proszę Państwa. To wcześniej już zaangażowani w to byli Zakopiańczycy, Krzysztof Wojtecki, Zdzisław Ignacok, działacze Solidarności z Zakopanego. I działo się to już 1 lipca 89 roku, a więc jak Państwo wiedzą, w tych słynnych wyborach z 4 czerwca, kiedy to właśnie na Grzesiu w Tatrach Zachodnich stali zatrzymani przez czechosłowackich pograniczników i przekazani w ręce polskiego WOP i prowadzono przeciwko nim śledztwo, stąd właśnie te zdjęcia tutaj umorzone dopiero 29 września 89, kiedy już powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego. I poproszę kolejny slajd. Tutaj już chciałem powiedzieć jeszcze, jak upamiętniono te wydarzenia, bo były po 89 roku upamiętniane. Szczególnie ksiądz Stanisław Ługowski w ogóle zamieszkał na Słowacji, został księdzem, tam teraz przebywa w Tryncianskich Tieplicach jako proboszcz. I on został odznaczony za tą działalność. Również słowaccy organizatorzy współpracy z wcześniej pokazywany ksiądz Sebastian Koszut i Władimir Jukl otrzymali polskie odznaczenia. W roku 90 na Grzesiu, czyli po słowacku Lucznej, postawiono krzyż upamiętniający właśnie Bożych Przemytników i tam co rok odbywają się spotkania i msze takie polowe przy krzyżu na Grzesiu. Spotkania uczestników tych wydarzeń, a jeden z nich już nieżyjący niestety, Marian Szczepanowicz, opublikował książkę Kurierzy Słowa Bożego, którą okładkę Państwo tutaj widzą. Tej książki są zebrane różne relacje, opowieści na ten temat, więc ją polecam przy okazji, chociaż chyba tylko w bibliotece jest dostępna, bo nie do kupienia. Warto by było wznowić. No a Słowacki Instytut Pamięci Narodu, jak już wspomniałem, nakręcił film dokumentalny o trójce tych przemytników pod tytułem Stopy w śniegu, Ślady w śniegu. I jeszcze poproszę ostatni slajd. Gdzie znowu może moment autoreklamy, ale w roku 2019 wspólnie jako Instytut Pamięci Narodowej, w którym ja też dodatkowo pracuję i Słowacki Ustaw Pamięci Narodu, żeśmy przygotowali wystawę pod tytułem Bracia w wierze, współpraca katolików polskich słowackich w okresie komunizmu. Tutaj jest też ilustracja takiego katalogu, okładka katalogu tej wystawy i sama wystawa. I fragment właśnie z tymi plecakami, z książkami, które skonfiskowano na granicy. Uczestnicy tych zdarzeń stoją razem ze mną i z doktorem Franciszkiem Neupauerem, który ze strony słowackiej tą wystawę przygotował. Też przy pomocy pod patronatem ambasady polskiej w Bratysławie. Ta wystawa między innymi w Zakopanem była swego czasu pokazywana. W Krakowie, w Zakopanem, nie wiem gdzie w tej chwili się znajduje, to oddział krakowski IPN-u. Tam mógłby jeszcze ją pokazać. Warto do działu krakowskiego, jeśli ktoś jest zainteresowany, żeby ją w konkretne miejsce sprowadzić, pokazać to. Myślę, że przez Biuro Edukacji Narodowej w oddziale krakowskim IPN można to uczynić właśnie. I na tym zakończę, żeby te 15 minut zostawić rezerwy czasowej na koniec. Na ewentualne pytania i jeszcze dopowiedzi. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za ciekawy, interesujący wykład dotyczący historii Kościoła na Słowacji. Zerkam na chat, ale tutaj widzę pytań nie ma, więc ja myślę, że
jako gospodarz jedno pytanie. Mógłby profesor powiedzieć, który papież, to był Pius XII, dał prawo właśnie wyświęcania księży słowackich na biskupów? I czy to jest prawda, że nie tylko na Słowację, a w ogóle na wszystkie kraje Europy tutaj środkowo-wschodniej rządzone przez komunistów, że papież udzielił takiej jakby legacji papieskiej na rzecz kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czy to jest prawda? Znaczy, no to jest prawda, bo na pewno właśnie, tak, Pius XII oczywiście jeszcze. Kardynał Wyszyński tutaj też miał te uprawnienia, szczególnie wobec kościoła w Związku Sowieckim na wschodzie i grecko-katolickiego i rzymskokatolickiego. No i właśnie w Czechosłowacji, które wykorzystywał, mało wiem o innych krajach, znaczy wiem trochę o wschodzie, sytuacji związanej z Ukrainą, czy Litwą, Białorusią, natomiast ciągle jeszcze niezbadana jest kwestia współpracy z kościołem na Węgrzech, gdzie też tam był taki okres. No później ten kościół i tak funkcjonował w lepszych warunkach niż w Czechosłowacji, bardziej zbliżonych do polskich, ale więc ten problem jakby nie był już aktualny, ale wiem, że były jakieś przypadki też księży węgierskich, ale nawet kolega historyk z Węgier dopiero niedawno zaczął to badać, bo kompletnie temat jest nieopracowany i niewiele wiemy. To dopiero czeka. No ja się tego nie podejmę ze względu na język węgierski. No tutaj akurat dokumenty po czesku i słowacku czytam swobodnie, natomiast no po węgiersku byłoby to dosyć trudne rzeczywiście, ale to prawda jest, że prymas Wyszyński miał te uprawnienia i je wykorzystywał. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, przeprowadziłem też promocję kilku prac księdza profesora Królikowskiego i pozwolę sobie również Państwa zachęcić do prac, które ostatnio wydał Mirosław Szumiło-Gierek, Droga do władzy, Szymon Petlura, Przywódca niepodległej Ukrainy, jak również inne prace, także zachęcam serdecznie do zakupu. I tak na koniec myślę, że dobrym podsumowaniem, bo tu widzę nie ma pytań, proszę Państwa, 23 października bieżącego roku minęła 30. rocznica śmierci historyka Wacława Felczaka, który tutaj wspominał Pan profesor Mirosław, że właśnie nie zna węgierskiego, a Wacław Felczak znał, no i był kurierem. I tak na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w formie zachęty do tego, żeby Państwo częściej zaglądali na tą platformę Moodle, gdzie umieściłem sporo filmów dokumentalnych dotyczących właśnie pogranicza polsko-słowacko-węgierskiego. Fragment filmu Kurierzy Tatrzańscy, w którym wypowiada się Wacław Felczak o Romanie Stramce. Myślę, że dla Nowosądeczan, tutaj dla ludzi z Sądeczyzny jest to postać na pewno znana. Był zresztą memoriał imieniem Romana Stramki na Suchej Dolinie w Kosarzyskach organizowany, pamiętam, w latach 80., 70., więc myślę ten krótki fragment. Ja serdecznie jeszcze raz bardzo dziękuję. Jeżeli mogę coś dopowiedzieć, tak, proszę, ja proszę. Taką wspomnę tylko, że wystąpiłem, no dziękuję za tą reklamę, rzeczywiście ostatnio to równolegle się zajmuję tą tematyką, powiedzmy, komunistyczną i stąd właśnie książka o Gierku, którą Pan polecił. Wcześniej Tajnych Księży już wspomniałem, więc to nie trzeba aż o tym mówić. Natomiast a propos tych zdarzeń, udało się tą tablicę, to dzięki staroście tatrzańskiemu, tak, na Wiktorówkach, umieścić, ale taki pomysł zgłaszałem, tylko to już jest trudniejsza rzecz, żeby spróbować taki szlak, można powiedzieć, dedykowany, turystyczny zrobić w Tatrach, poświęcony tym przemytnikom tatrzańskim, powiedzmy, żeby można było powiedzmy od punktu do punktu iść i tam w odpowiedni sposób też przez kody QR odczytywać różne informacje, tak, na temat. Panie profesorze, właśnie w nawiązaniu do ostatniej pracy może pana profesora o Edwardzie Gierku, chcę powiedzieć, że ten materiał filmowy, który fragment Państwu zaprezentuję za chwilę, pochodzi z roku 1971. W tym filmie dokumentalnym wypowiadają się osoby, które przekraczały granice, jak również profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Józef Buszko, który też wypowiada się w tym filmie, ale świadkowie, czyli
zarówno górale, jak i profesor Wacław Felczak. Więc teraz Państwa wszystkich zapraszam na ten krótki materiał filmowy, a wszystko inne możecie Państwo na tej platformie, do której otrzymaliście na początku września loginy i hasła, więc bez problemu Państwo mogą wejść i korzystać z tych zasobów, które są dla Państwa udostępnione. Więc zapraszam teraz do obejrzenia tego filmu. Momencik krótkiego fragmentu. Warto o tej postaci pamiętać, gdyż naprawdę była tak prześladowana strasznie przez komunistów i pamiętam, czytając pracę o Wacławie Felczaku, że Henryk Wereszycki przygarnął go na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1956 roku. No i tam pracował, habilitował się, ale na tytuł profesora musiał czekać właściwie do śmierci. Przed śmiercią uzyskał ten tytuł. Z rąk Lecha Wałęsy. I teraz ten krótki fragment. Zapraszam do obejrzenia. Kurierów, którzy byli zaangażowani w placówce politycznej, należeli między innymi znany powszechnie w Polsce Józef Krzeptowski z Zakopanego, a z Nowego Sącza Roman Stramka, Jan Freisler, Franciszek Krzyżak, Leopold Kwiatkowski. Było ich znacznie więcej. Wymieniłem tych najważniejszych, którzy od początku do końca wytrwali w tej pracy. Szczególnie dużo można było mówić o przygodach Romana Stramki. Młody, wysportowany, niesłychanie sprytny, nieprawdopodobnie odważny wprost do szaleństwa. Często nawet prowokował różne, bo nudził się, jak to zbyt gładko wszystko mu przechodziło. Ale muszę powiedzieć, że z każdych opresji wychodził cało i chyba tylko on jeden potrafił z tych opresji wyjść cało. Jego ucieczka, znana zresztą, ucieczka z więzienia w Nowym Sączu, kiedy był, rano miał pójść na rozstrzelanie, w nocy uciekł z więzienia w Nowym Sączu, co oczywiście było rzeczą nieprawdopodobnie trudną. Umiał to sobie wszystko zorganizować przy swoim sprycie i odwadze i, jak powiedziałem, niesłychanej tężyźnie fizycznej. Udało mu się z tej sytuacji wyjść. Takich wypadków miał wiele. W domu rodzinnym jego w Nowym Sączu, kiedy dom był obstawiony, kiedy gestapo było w środku, a on podczas nocy był w łóżku, potrafił zimą w ciężki mróz zbiec z mieszkania i bez jednego szczerbku uciec, wydostać się z matki. Był na Węgrzech aresztowany, skuty, wieziony na granicę wówczas w rejonie lwowskim, aby wydać go, władze węgierskie miały go wydać Niemcom, gdyż był posądzony o to, że jest skoczkiem radzieckim. Potrafił zdjąć sobie w pociągu kajdany i jeszcze w dodatku zabrać pistolet żandarma, który go konwojował. Wyskoczył w biegu z pospiesznego pociągu. Wieziony innym razem już jako więzień do obozu koncentracyjnego na terenie Niemiec, zdołał w podłodze zrobić jakąś dziurę i wydostał się podczas biegu pociągu, wydostał się na zewnątrz, ocalał. Takich wypadków Romek miał wiele. I zawsze, jak powiedziałem, wychodził z nich cały z opresji. Każdy z kurierów miał tych przeżyć mnóstwo. Gdy dzisiaj się te rzeczy opowiada, wydają się wprost nieprawdopodobne, że robi się jakąś legendę, że stwarza się sytuacje nieprawdziwe. To jest naprawdę, nie ma w tym ani jednej przesady, wręcz przeciwnie, jeżeli to jest oszczędność w słowach zbyt duża dla oddania atmosfery, w jakiej ci wszyscy kurierzy musieli pracować. No ale były czasy, widzicie, takie, że nawet skoczyć, to myślę, że będzie to dobra zachęta dla Państwa do obejrzenia tych filmów, które znajdują się na platformie tutaj właśnie. Chcę ją pokazać. O, tutaj mamy film. Wystarczy na zdjęcie kliknąć, ono się otwiera.
Ta produkcja to jest akurat Kurierskim Szlakiem, Azymut Węgry. Produkcja telewizji Trwam z tego roku wyprodukowana. A Pionierzy Podziemnego Frontu, którego fragment Państwo obejrzeli, to jest produkcja z 1971, również jak hrabia Zamoyski kupił Zakopane, lata 70., więc bardzo ciekawe materiały. Myślę, że dla osób, które się interesują nie tylko góralszczyzną, będą interesujące. A jeszcze na sam koniec już, proszę Państwa, fragment, no właściwie to są ostatnie dni życia profesora Wacława Falczaka. To jest przyjęcie w ambasadzie węgierskiej w październiku, no kilka dni przed śmiercią, po otrzymaniu z rąk Lecha Wałęsy właśnie tytułu profesora zwyczajnego. Jeszcze ten krótki fragment. Ale ja zobaczyłem, co się dzieje na miejscach. Pełno wojska niemieckiego tych i zaczęła się okupacja Węgier. On taki zdumiony, co się mówi? Przecież widzisz, ja z Koszar wracam, no to nie wiedział. Ja mówię, słuchaj, zaczęła się okupacja Węgier. Chodź do mnie, natychmiast mi pomóc spakowanym ludziom. Tam niedaleko mieszkałem, siedziałem w zaresztowanej ulicy i spakowałem to, co było tajne i najważniejsze. Dwie walizki wynieśliśmy. Wsadziłem do jakiejś taksówki. Jedna taksówka, druga taksówka, trzecia taksówka, żeście zajechałem tam, gdzie chciałem. I było bezpiecznie. Wyszliśmy z domu około 4:00, o 5:00 było wiesta po drobie. Jak i z tego chmura, należy pić wino. Miał szczęście w przeciwieństwie do wielu innych osób, które... Materiał dostępny dla Państwa, także wszyscy Państwo, którzy są w ramach Akademii Pogranicze, mają Państwo dostęp do tych materiałów poprzez aplikację Moodle platformy MCDM. Także serdecznie dziękuję wszystkim dzisiaj za uwagę, za uczestnictwo w zajęciach, a w sposób szczególny księdzu profesorowi Januszowi Królikowskiemu i doktorowi habilitowanego Mirosławowi Szumiło za to, że zechcieli uczestniczyć w zajęciach poświęconych dla nauczycieli szkół średnich i podstawowych z województwa małopolskiego, bo to nie jest tylko Nowy Sącz, całe województwo małopolskie, w celu propagowania właśnie tej tradycji tutaj pogranicza polsko-słowacko-węgierskiego. Także serdecznie dziękuję. Pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia 13 grudnia. 13 grudnia kolejne spotkanie z panią doktor habilitowaną Ewą Kocuj z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, która przedstawi temat dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego. Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów i MCDN-u, a link bezpośredni, bo to już będzie nowe spotkanie według nowego klucza, jeżeli chodzi o wygenerowany link Teamsa, otrzymają Państwo kilka dni przed rozpoczęciem naszych zajęć. Serdecznie zapraszam, pozdrawiam. Nie wiem, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś powiedzieć. Tu widzę, pan Zbigniew Solak ma podniesioną dłoń. Czy pan Zbigniew chce coś powiedzieć jeszcze do nas? A z Państwa nie wiem. Nie, dziękuję bardzo. Chciałem tylko podziękować za piękne wykłady i za wyczerpujące, dla mnie przynajmniej bardzo rozwijające. To serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że jest to opinia wszystkich Państwa, więc staramy się jak najlepiej organizować te spotkania. To serdecznie dziękuję Państwu i zapraszam na kolejne spotkanie w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 13 grudnia. Będziemy mówić o dziedzictwie pogranicza polsko-słowackiego w aspekcie kulturowym. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Dzień dobry.